wydarzenia w Fundacji Gminy Siedlec oraz świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na dyskusji o Polsce mniejszych i średnich miast. Bardzo się cieszę, że Państwo faktycznie się zjawiliście. To nasze dzisiejsze spotkanie w Cieszynie jest zamknięciem całego cyklu, który rozpoczął się prawie 2 lata temu. Odwiedziliśmy bodajże Cieszyn z bodajże 11 miastem w Polsce, 3 z województwa śląskiego Zawiercia i Dąbrowa Górnicze, które odwiedziliśmy w ramach tego cyklu. Bo ponad 2 lata temu uznaliśmy, że to ważny, istotny temat w polskiej debacie publicznej, niestety często pomijany czy niedostatecznie obecny, mianowicie problemy rozwojowe mniejszych i średnich ośrodków miejskich w naszym kraju. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do udziału w dzisiejszej dyskusji przyjęło tak zacne grono panelistów i panelistów. Chciałem serdecznie przywitać panią burmistrz Cieszyna, Gabrielę Staszkiewicz. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Serdecznie witam prezydenta Dąbrowy Górniczej, Marcina Bazylaka. I witam radną miejską, panią Wąbrzeczkę, doktor habilitowaną, aktywistkę miejską, gospodynię tego miejsca, osoby, bez której to spotkanie dzisiaj nie mogło się odbyć. I dziękuję za przyjazd do Cieszyna, redaktora tygodnika Polityka, Elwina Bendyka, który towarzyszy naszemu projektowi niemalże od początku, a jako publicysta, dziennikarz na łamach zarówno wspomnianego tygodnika Polityka, jak i bloga i innych publikacji porusza kwestie rozwojowe małych i średnich miast. I od Edwina Bendyka chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, które będzie przebiegało w formie rozmowy z naszymi gośćmi, ale także mam nadzieję z Państwem. Ale zacząłbym od naszych gości i właśnie od wspomnianego redaktora Edwina Bendyka. Chciałbym Ciebie, Edwinie, poprosić, żebyś wprowadził nas nieco do tej rozmowy i powiedział trochę, dlaczego istnieje taki problem, jak rozwój średnich miast w Polsce, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się szereg analiz, raportów, które w dosyć alarmującym tonie mówią o sytuacji wielu ośrodków miejskich w Polsce. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego to jest taki istotny problem, czy mógłbyś wskazać te główne punkty, te główne bariery rozwojowe, czy główne wyzwania, przed jakimi dzisiaj stoją mniejsze i średnie miasta? Spróbuję, chociaż nie chcę zająć się w zasadzie tą krytykę już cały czas tą analizą, bo oczywiście sprawa jest niezwykle ciekawa i wielowątkowa. Spróbuję w skondensowany sposób o tym opowiedzieć. W ogóle cieszę się, że mam okazję, do której jestem już tym razem, akurat jest w Cieszynie w Cieszynie i miałem okazję wczoraj w trakcie sesji Rady Miasta też o tych tematach mówić. Dziękuję za panu przewodniczącemu, który tutaj jest, za umożliwienie wczorajszego wystąpienia. I w jakimś sensie powtórzę pewne tezy, które tam się pojawiły, ale koncentrując się na kwestii też bardziej Cieszyna, bo rzeczywiście ta sprawa małych i średnich miast nie była obecna wcześniej. Media się nie interesowały, bo media funkcjonują już nawet nie w metropoliach, to głównie w Warszawie, to poza Warszawą praktycznie w tej chwili jakby mediów nie ma. No i dominuje perspektywa warszawska i metropolitalna. No, ale w metropoliach owszem nieproporcjonalnie duży udział PKB się wytwarza statystycznie, natomiast mieszka w nich około tylko 20% mieszkańców. Które mieszkańców Polski mieszka w małych i średnich miastach. No i z tego chociażby powodu jest to sprawa fundamentalnie ważna. Po prostu tam mieszkają mieszkańcy tego kraju. Natomiast faktem jest, że właśnie w małych i średnich miastach najszybciej rezonują i ujawniają się takie strukturalne problemy, którymi będziemy się borykać jako całość. Nie tylko średnia, to w ogóle cały kraj będzie miał te problemy. Część z nich ma charakter taki czysto, bym powiedział, lokalny, polski. Część jest odzwierciedleniem procesów globalnych, które dotykają cały świat i Europę i naszych sąsiadów, ale też cały świat. I te problemy lokalne, te takie najbardziej to co jest dotkliwe w tym
rozwoju i myślenia o przyszłości, to jest po prostu sytuacja demograficzna. To jest coś, co myśmy, znaczy demografowie mówili nam od lat, znaczy my znamy te liczby, prognozy, jeżeli ktoś tym się z Państwa interesował, w internecie te wszystkie dane są, GUS publikuje systematycznie stan demograficzny i swoje prognozy do roku 2050. Kto chciał wiedzieć, to mógł się dowiedzieć, ale jeśli tej wiedzy nie przyjmowali, tego, że wkraczamy w tej chwili w taki moment nieznany w polskiej historii, kiedy w czasach pokoju zaczynamy wymierać. Jest nas coraz mniej, nie dlatego, że wyjeżdżamy, bo wcześniej mierzyliśmy się, ale poznaliśmy przez historię, bo byliśmy krajem migracji i po 2004 roku też te 2 miliony, które wyjechały, nie były nieznane doświadczenia. To był normalny cykl, można powiedzieć, w historii naszego kraju. Teraz wkraczamy w coś, czego nie znamy, po prostu więcej ludzi umiera niż się rodzi. I to już jest kolejny rok taki tej sytuacji, to już będzie trwało, dlatego że równowagi biologiczne tak się przesunęły, że po prostu tej sytuacji szybko, jeżeli w ogóle, nie da się zmienić. Po prostu to okienko, kiedy po prostu kobiety mogą właśnie rodzić, ta liczba po prostu, to wszystko jest tak się zmieniło, że na kilka dekad mamy sytuację już określoną, to właśnie demografowie opisują, z konsekwencjami takimi, tymi najbardziej radykalnymi, że w 2050 roku, czyli zaledwie za 30 lat, będzie nas nawet o 6 milionów mniej. To jest potężny ubytek mieszkańców. Z tym jest sprzężony drugi proces, którego też nie ćwiczyliśmy w historii, to jest to, że ludzi młodych jest mniej niż ludzi starych, zawsze było na odwrót. To znaczy kolejne pokolenia swoją masą demograficzną wypychały ludzi starszych, walcząc o stanowiska, znaczy był naturalny cykl społeczny, polityczny, też gospodarczy, że młodzi dokonywali tego symbolicznego ojcobójstwa, walcząc, prawda, o miejsca w strukturze społecznej. Dzisiaj nie mają szansy, jest ich za mało. My, mówię już o moich kolejnych 50-latkach starszych, po prostu ich nie wpuścimy, tak? My będziemy pilnować tych stanowisk do końca. Co jest konkretnym problemem rozwojowym, również politycznym, no bo pytanie, jak ci młodzi, oni sobie nie pozwolą, albo wyjadą, albo myślą coś innego, żeby w tę strukturę społeczną wejść. No więc to jest coś, czego nie ćwiczyliśmy wcześniej, ale jest też głównie będzie widoczne właśnie w małych i mniejszych miastach. To znaczy, jako proces odpływu, ucieczki ludzi młodych, którzy będą szukać lepszych szans rozwojowych i będą je znajdować. Jeżeli popatrzymy na Cieszyn, no to przecież mamy badania, które pokazują, że tu już następuje odpływ mieszkańców i głównie część z tych badań, które w 2018 były opublikowane, tym ośrodkiem magnesem są Katowice, przynajmniej na razie, tak? Ale to jest tylko ten moment odpływu, na który się nałoży właśnie ta sytuacja czysto biologiczna, demograficzna i ona będzie najbardziej dotkliwa w małych, średnich miastach, część z nich. No to rzeczywiście perspektywy ma ponure, jeżeli popatrzymy na prognozy dotyczące Bytomia na Śląsku, Tarnowa, Zamościa, to są ubytki nawet 50% do perspektywy 2050 roku. No, mówimy, rzucam zimne liczby, takie, że one mało do wyobraźni, chociaż są przerażające, ale my musimy je od razu tłumaczyć na wyzwania. No, tak, dzisiaj podejmujemy decyzję o infrastrukturze, prawda? Różnego typu. No jest pytanie, kto będzie z niej korzystał, prawda? W mieście, które będzie miało połowę mniej mieszkańców, prawda? I kto będzie ją utrzymywał w mieście, które będzie miało połowę mniej mieszkańców. Mówimy o oczyszczalni ścieków, o tych wszystkich rzeczach, również infrastrukturze jakości życia, akwaparkach, które budowaliśmy i tak dalej. To wszystko będzie kosztowało, wyjdzie już, będzie kończyła się amortyzacja tych konieczność jakby. Samorządowcy doskonale wiedzą, też czasami mówić, co nie daje im spać, ale to są właśnie te sytuacje, które najbardziej będą się kumulowały w małych i średnich miastach, dlatego też, że tu właśnie nakładają się te czynniki z kolei, bym powiedział, charakteru globalnego, tego, z czym się musimy mierzyć wszędzie. No, doskonale pokazała to ten rok Francja. Gdzie wydawało się tam jedna z supermocarstw, czyli jeden z najsilniejszych gospodarek świata, tu nagle wybuchł konflikt właśnie znowu między
metropoliami, a prowincją. Bunt żółtych kamizelek, który rozpoczął się w listopadzie zeszłego roku po inicjatywie władz centralnych, żeby opodatkować paliwo ze względów ekologicznych, po to, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, czyli no, wydawało się cel słuszny i w tym kierunku powinniśmy iść. I nagle prowincja zbuntowała się, no bo po prostu przypominając, że żyje się inaczej niż na północy Francji, w dawnych terenach powórniczych, niż w Paryżu, w którym jest subwencjonowany z publicznych pieniędzy transport, z którego się jeździ szybkimi pociągami do kraju lub lata się subwencjonowanymi samolotami. Subwencjonowany w tym sensie, że paliwo od samolotów nie jest opodatkowane. Natomiast ci mieszkańcy prowincji z kolei to muszą polegać na samochodzie, bo nie na transportu publicznego i tak dalej. To Państwo też życzycie, przecież cieszymy, jak wiemy, to dokładnie te same problemy we Francji zamieniły się w falę gniewu, no, która do dzisiaj tli i zmieniła politykę. Mówimy o kraju wiodącym, chodzi o myślenie strategiczne i to samo, to jest wynik po prostu przemian w ogóle struktury gospodarki, tego, że no dzisiaj znaczy ten tradycyjny przemysł ma ciągle znaczenie, ale nie takie jak jeszcze no, chociażby w Cieszynie 30 lat temu, prawda, kiedy to było miasto rzeczywiście takie przemysłowe, to jest w pełnym tego wymiarze. Dzisiaj ciągle są tutaj, tu i w okolicy jeszcze pozostałości przemysłu, ale nie on decyduje o kreowaniu wartości gospodarczej, trzeba szukać innych źródeł, no i te nowe pomysły, nowe źródła polegają na zasobach, które łatwiej jest znaleźć w większych ośrodkach metropolii. Tak? No to jest kultura, to jest wysokie technologie, to co wytwarzają uniwersytety i tak dalej. To wszystko, co jest związane z produkcją intelektualną bardziej niż z pracą. W związku z czym rzeczywiście ten problem, z którym już kończąc, problem, z którymi muszą się mierzyć małe i średnie miasta, jest no, jakby patrzę z polskiej perspektywy, to podwójnie złożony. No, jeden z tego względu podstawowego, demograficznego, na który nie ma prostej recepty, bo tego się nie da zatrzymać. Tak? W związku z czym to jest fakt. To nie jest tak, że na Śląsku w 2050 roku będzie 20% ludzi mniej. Tak mówią prognozy. No i z tym się jakby to trzeba przyjąć te wiadomości, wymyślając, jak można odpowiedzieć. Jakoś jedną z odpowiedzi oczywiście jest migracja do nas, która przecież też trwa i też mamy. Więc, ale pytanie, jak jesteśmy w stanie pogodzić się z przyjmowaniem gości z zagranicy i tym, żeby oni byli częścią naszego społeczeństwa. No a potem to jest kwestia no właśnie definiowania już każdym z takich lokalnych ośrodków, no tych zasobów, no które dawałyby szansę funkcjonowania w przyszłości. No wiele z miast, których odwiedzaliśmy, aż paradoksalnie wydawało się, że no dla mnie taka Płock był najbardziej takim zaskoczeniem, bym powiedział negatywnym, znaczy w tym sensie, że bo to wydawało się, że miasto, które nie ma problemu, bo ma silny, potężny zakład pracy, prawda, ma aż nadmiar tej gotówki, wpływ z podatków lokalnych, prawda, zawsze z tego. No, ale okazało się, że przez obecność takiego silnego gracza jest strasznie wątła energia, taka bym powiedział, społeczna, strasznie wszystko się kręci wokół tego kombinatu wielkiego, wokół Orlenu, a mało jest takiej energii spontanicznej, tej, która mogłaby rzeczywiście jakby to miasto ciągnąć niezależnie od Orlenu. Więc natomiast tam inne mniejsze ośrodki, których no właśnie się szuka pomysłów, definiując chociażby wizję miasta, które miał Krosno jest dobrym przykładem, tak? Który też miał potężny kombinat na hutę szkła. No i wydawało się, że bez tej huty nie da się żyć. Huta padła, no i tak okazało się, że można. Tak? Że po prostu energia przedsiębiorczości lokalnych przedsiębiorców jest na tyle wysoka, na tyle jakby jest w stanie pociągnąć miasto, że dzisiaj, że wróciły też inwestycje zagraniczne. Jest to miasto wysokich technologii lotniczych, wyciągnął ten układ podkarpacki tej doliny lotniczej, prawda, w Rzeszowie. No
miasto, takim my w polityce robiliśmy radę jakości życia miast, no, więc Krosno plasowało się na 10, 11 pozycji, konkurując z dużymi metropoliami. To jest raptem miasto około 50 tysięcy, więc po prostu znalazłem pomysł na siebie, mobilizując zasoby przedsiębiorczości, ale też historii, to jest bardzo atrakcyjny ośrodek też turystycznie, ze względu na swoje rzeczy. I tak mówię o tym, dlatego że czujecie Państwo analogię do Cieszyny. No to też jest miasto przedsiębiorców, no niezwykłych zasobów historycznych, znaczy materii takiej kulturowej i takiego, że może się redefiniować jako miasto wysokiej jakości życia. Też ze względu na bliskość granicy, to jeszcze dodaje pewnego, znaczy może być czasami badań, który jest w momentach historycznych, ale niektórych no jest to zaleta. Teraz, kiedy mamy pokój i relacje w ramach Unii Europejskiej, granicy nie ma, więc także się okazuje, że Cieszyn jest takim, no, może być, znaczy jest perełką, która tylko trzeba by ją dopucować, prawda, i miałaby miałby właśnie szansę być takim miejscem, które właśnie może wyłamać się z tego schematu, który według analiz, to już ostatnie moje zdanie, bo tak żeby według analiz, które prowadził profesor Przemysław Śleszyński, to jest geograf, który właśnie bada problematykę małych i średnich miast, on zidentyfikował tych 255 takich środków. I z tych 255 połowa, 122, jego zdaniem jest no, w stanie głębokiego kryzysu. Tak? Znaczy Cieszyn nie jest na tej liście. Według rankingu z kolei wspólnoty, która analizuje najbogatsze gminy i samorządy w Polsce, no to właśnie jest całkiem wysoko, bo wśród miast powiatowych jest na 6-7 mieście, czyli też ma podstawę materialną do zdefiniowania dzisiaj rozwoju, tak, żeby przygotować się na wyzwania, które Państwo tutaj zasygnalizowałem, z demografią i starzeniem się społeczeństwa włącznie. Więc akurat w Cieszynie myślę, że dyskusja nie musi być minorowym tonem. Ona może być ciągle jeszcze możemy mówić o rozwoju, a nie o zwijaniu się miasta, mimo tych tendencji demograficznych, które są rzeczywiście w ciągu ostatnich lat tutaj ludność Cieszyna się zmniejszyła od paru tysięcy mieszkańców. No ale to jest czynnik, który po prostu trzeba by tutaj tyle. Bardzo dziękuję. Tym, co powiedział Edwin i tym, co wynika z tych raportów między innymi wspomnianego profesora Śleszyńskiego, no to tam można wyróżnić właśnie te problemy wyludniania się miast, starzenie się lokalnej społeczności, zmiany na rynku pracy związane z poprzemysłowym charakterem tych miast, no i kwestia transportu. O tym wszystkim mówił Edwin i chciałbym to teraz przyłożyć właśnie do Cieszyna, zwracając się do Pani Burmistrz. Po pierwsze pytanie, jak Pani notyfikuje te bariery rozwojowe dla Cieszyna, czy one się pokrywają z tymi obserwacjami, które zreferował Edwin? I drugie pytanie od razu. Jaki Pani widzi formy bądź przeciwdziałania, bądź adaptacji, bo pewnych rzeczy oczywiście samorząd pewnych trendów demograficznych nie zmieni, ale czy Cieszyn według Pani ma taką perspektywę takiej twórczej adaptacji do tej nowej sytuacji i jak by wyglądał według Pani taki pomysł na miasto średniej wielkości właśnie jak Cieszyn w obliczu tych problemów, o których wspomniałem? No ja myślę, że gdybym myślała, że cieszę się na perspektywę rozwoju, to bym nie startowała na burmistrza, nie chciała tu jednak coś zmienić, więc myślę, że to jest jakby oczywiste. Wszyscy w Cieszynie są mocno zaangażowani w to. Myślę, że to, czy ktoś krytyczne uwagi do tego, co się dzieje w Cieszynie, czy raczej napędza pozytywnie, wszystkie te głosy muszą być usłyszane w Cieszynie i musimy wybrać to, co jest dla nas najlepsze. Oczywiście borykamy się z problemami takimi jak większość miast, czyli to, co Pan mówi, społeczeństwo, które się starzeje. No około 25-28% naszych mieszkańców są jednak osoby, że teraz żeby go uśmiechnęła, że 50+. Które już w jakiś sposób, żeby nie ukrywać, ja też ze 4 lata będę 50+, także spokojnie. Też się do tego przygotowuję.
ale to powoduje, że my też troszkę inaczej musimy na tą naszą tkankę miejscową patrzeć. No i myślę, że to jest też jakaś nasza szansa, taki problem, który w centrum miasta jest oczywiście dostępność naszego miasta dla wszystkich. I tutaj nie myślę tylko o mieszkańcach 50 km, mówię też o mamach z małymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że my też to nasze miasto trochę musimy zmienić. Ono ma oczywiście walory historyczne, które chcielibyśmy zachować, ale też musimy myśleć, że te nowoczesne rozwiązania gdzieś w tym mieście muszą znaleźć swoje miejsce. Dlatego też taki mój trochę pomysł na to, jak to wszystko połączyć ze sobą. Od kilku miesięcy się toczyła nam dyskusja na temat tego, co nam konserwator pozwala, co nie pozwala. Musimy jakby zawrzeć przymierze z tymi strukturami konserwatorskimi i spróbować zarówno zaangażować mieszkańców do tego, żeby też swoje pomysły proponowali. Konserwator, żeby nam pozwala na troszeczkę więcej na zastosowanie tych nowych rozwiązań w mieście, bo myślę, że miasto Cieszyn mogłoby się stać taką wizytówką tego, jak właśnie te nowoczesne rozwiązania, które powodują, że jednak miasto jest bardziej otwarte dla wszystkich pokoleń. Można by było pokazać innym, zastosować to u nas, zrobić takie powiedzmy pole doświadczalne, które pozwoliłoby nam sprawdzić te rozwiązania. Czyli raz dostępność. Dwa, Cieszyn ma niezwykły potencjał, jeśli chodzi o oświatę, czyli mamy i bardzo dobre żłobki, jest ich wystarczająca ilość przynajmniej dla tych potrzeb, które w tej chwili mamy. I przedszkola, bardzo szeroka sieć przedszkoli i szkoły podstawowe i średnie. No i w końcu mamy filię uniwersytetu, więc jesteśmy chyba najmniejszym miastem uniwersyteckim w Polsce. Mamy też szkoły prywatne, które tutaj przyszły, mają oddziały, więc jakby możemy zaoferować pewien pakiet oświatowy dla wszystkich grup, dla każdego wieku. I to myślę, że jest taki nasz atut w porównaniu do miast, które mamy wokół. To ani Wisła, ani Ustroń, ani nawet Jastrzębie, Skoczów, no nie może tego zaoferować. My możemy tych naszych mieszkańców zachęcić, przyszłych mieszkańców, do tego właśnie w Cieszynie znajdziesz miejsce dla spokojnego życia. Życia, które zapewni ci twojej rodzinie odpowiedni rozwój. Nie musisz szukać szkół gdzieś tam poza miastem, więc to myślę, że też jest kolejny atut, który tak naprawdę nie do końca wybrzmiewa. No, ludzie się wyprowadzają z Cieszyna, wyprowadzają się w okolice, do tego naszego obwarzanka, gmina taka, potem muszą jakoś dojechać. I jest temat kolejny, czyli transport. Miasto Cieszyn ma oczywiście swoją spółkę miejską, która wykonuje nam transport. Działa odpowiednio, myślę, że każdy z mieszkańców ma jakiś pogląd na ten temat. Natomiast też miasto straciło wiele przez to, że połączeń w stronę Zebrzydowic, czy zamknięta linia w stronę Bielska, kolejowa. Na razie cały czas trwają dyskusje, czy będzie otwarta, czy nie, ale to dla nas jest też potencjał, który będziemy mogli wykorzystać. To, czy my w mieście będziemy się dusić spalinami samochodów tych dzieciaków, które przyjeżdżają do nas do średnich szkół, one jednak przyjadą do nas autobusami, które będą jeździć o normalnych porach, nie raz na 3 godziny, tylko odpowiednio często. Czy będą jeździć pociągami, co byłoby dla nas najlepszym rozwiązaniem. To też powoduje to, że miasto ma szansę i musi o to walczyć, żeby te problemy, które występują w większości miast, czyli problem z parkingami w centrum miasta, z tym ruchem samochodowym w centrum miasta, to jest kolejna rzecz, o której się też mówi w kontekście właśnie te małe, średnie miasta. Nie ma transportu, nie ma jak dojechać, ludzie muszą kilkadziesiąt kilometrów dojeżdżać do pracy tym własnym transportem.
Myślę, że wiele z tych w latach 80. czy początku lat 90. tak jak z rozrzewnieniem wspominają mieszkańcy Cieszyna, było tutaj 17 zakładów przemysłowych. Pamiętajmy, że te 17 zakładów to były między innymi zakłady, które były praktycznie w centrum miasta. Ja nie wiem, czy ktoś z nas, kto teraz mieszka w okolicy ulicy Zamkowej, czy ulicy Michaeli przy Zampolu, byłby szczęśliwy, gdyby ten zakład pracował na pełną parę. Oczywiście wszyscy z niepokojem patrzymy na to, że to miasto, że te miejsca niszczą teraz ich właściciele, czy syndyk masy upadłościowej w niektórych przypadkach nie ma na te miejsca pomysłu. Natomiast na pewno, gdyby nagle jeden, drugi, trzeci zakład rzeczywiście zaczął produkować, to była produkcja taka jak w tamtych czasach, czyli galwanizacja, jakieś zanieczyszczenie środowiska, gwarantuję Państwu, że mieszkańcy też nie byliby zadowoleni, nawet że te miejsca pracy mają tak blisko siebie. Dzisiaj miałam okazję rozmawiać po raz kolejny z prezesem jednego z naszych zakładów, który w 2016 roku zamknął swoje podwoje, który szuka inwestora na te budynki, czy kogoś, kto to od niego kupi. No i też pomysł taki, że nagle będzie tam i filtry potrzebne do tego, żeby nie zanieczyszczać środowiska i tak dalej. Miejsce, które wszyscy Państwo znacie, to jest pobliże Bogrówki, osiedla na Bączku i tak dalej. No, z jednej strony chcielibyśmy, żeby w mieście były zakłady przemysłowe, tylko pytanie, w jakiej odległości od tego naszego centrum i z drugiej strony, jaka w takim razie jest alternatywa. Są przestrzenie, które trzeba w jakiś sposób wykorzystać. Teraz wszyscy musimy się zastanowić, co jest dla nas najlepsze. I myślę, że to jest klucz tego, żebyśmy my jako mieszkańcy Cieszyna zastanowili się nad tym, co jest dla nas lepsze. Ściąganie do miasta kolejnych zakładów mniejszych, większych. I uważam, że na pewno tak, jeśli są to miejsca, które spełniają oczekiwania mieszkańców, czyli nie są w samym centrum, jednak mamy trochę tych terenów na zewnątrz, te małe średnie przedsiębiorstwa powstają. Mamy jeden duży, wielki zakład, który jest jest częścią koncernu, który jest trzeci co do wielkości na świecie. No a jednak oprócz tego rzeczywiście cieszymy się, że mieszkańcy tam mogą pracować, dostają dobre pracy i 37% dostajemy my. To już podatek CIT jest płacony zupełnie gdzie indziej, bo to jest koncern międzynarodowy. I z tego jakby miasto nie ma nic, a pamiętajmy, że zawsze jest to zakład podwyższony do ryzyka. Chemiczny zakład, który może spowodować kiedyś u nas również problemy. Także pójście w kierunku takiego zrównoważonego rozwoju, czyli i usługi, i handel, i trochę przedsiębiorstw mniejszych, większych. Myślę, że trzeba na to patrzeć i przesadzać w jedną stronę, ponieważ taka struktura jak wokół dużych zakładów przemysłowych, Huty, czy choćby Orlenu, to jest właśnie to, że jest jeden moment na rynku, kiedy jest krach i wtedy jest problem dla całego miasta. A my musimy cały czas myśleć o tym, że jeśli jeden z tych zakładów upadnie, to część tych mieszkańców może znaleźć gdzie indziej miejsce pracy. I teraz szanse, które mamy, które wynikają też z naszego położenia, czyli tej granicy po czeskiej stronie, część mieszkańców też pracuje. Oni mieszkają tutaj w Cieszynie, pracują po czeskiej stronie, albo pracują na przykład w parkach przemysłowych pod Bielskiem. Dojazd, myślę, że Cieszyn akurat skomunikowany jest świetnie, jeśli chodzi o drogę. I teraz pytanie, czy ci pracujący w Bielsku, gdzieś tam na obrzeżach Bielska, bo są tak obrazowo powiem. Przyjeżdżają do Cieszyna, mają tutaj swoje mieszkania, dzieci tu chodzą do szkoły, mają niedaleko do szkoły i tak dalej. Czy to nie jest ta perspektywa, którą powinniśmy jednak sprzedawać jako tą szansę Cieszyna?
czy ci ludzie wybierając Bielsko, gdzie będą mieszkać na dużych osiedlach na obrzeżach miasta, będą mieli pewnie taki sam dojazd do centrum miasta i do wszystkich urzędów, jak dojazd właściwie z Bielska do Cieszyna. Czy to nie jest ta szansa, którą powinniśmy przedstawiać potencjalnym naszym przyszłym mieszkańcom? No, to myślę, że to jest to, co ja widzę. Natomiast oczywiście myślę, że ilu nas jest, tyle jest różnych poglądów na tę sprawę. No myślę, że tyle. To Cieszynie. Dobrze. Pewnie jeszcze nieraz Cieszynie wrócę, ale teraz chciałem przyłożyć tę mapę problemów do Dąbrowy Górniczej. Zwrócić się do prezydenta Marcina Wozylaka z prośbą o to, aby powiedział, jak Dąbrowa Górnicza wymyśla się na nowo jako miasto, które no, może być symbolem właśnie miasta typowo przemysłowego, które właśnie powstawało wraz z rewolucją przemysłową. Było, jakby cała tkanka miejska była budowana wokół przemysłu. Jak Dąbrowa Górnicza adaptuje się do tej nowej rzeczywistości i radzi sobie z tymi wyzwaniami, o których mówił Edwin Bent? Najpierw się odniosę do Cieszyna. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Lubię to miasto. A mówię to nie dlatego tak, że zostałem zaproszony i przyjechałem, tylko dosyć sporo czasu spędzałem w okolicy Gdańskiej i muszę potwierdzić to, co pani burmistrz powiedziała, że właśnie Cieszyn ma ten ogromny potencjał tego miasta, do którego właśnie z tego końca, między Bielskiem a Cieszynem, ludzie mogą wciąż przybywać. Także to jest taki jasny punkt na mapie. Wszystkie miasta mają duże wyzwania, duże problemy. Trzeba je budować na nowo, bo zmieniła się rzeczywistość, powstała samorządność. No i trzeba cały czas dążyć do tego, żeby ta rzeczywistość, to otoczenie nadążało za tymi oczekiwaniami. Niesamowicie się cieszę, jak mocno się otworzył dialog w samorządach. Ktoś, kto jest w samorządzie, to nie wiem, albo przygląda się pracy samorządu, to pewnie ma takie spojrzenie, jak to wyglądało 10-15 lat temu, kiedy tego dialogu w ogóle nie było. No, trudno było sobie wyobrazić burmistrza, panią burmistrz na miejscowości, która rozmawiała tam, na projektach, poddawała to dyskusji. W ogóle ludzi to też nie interesowało. Ja pracuję 13 lat w samorządzie i to wiem. Mam to spojrzenie, tak? Także chciałem nawiązać do właśnie tego. Tak, Dąbrowa Górnicza w ogóle zaproszeni zostaliśmy do tego projektu. Ja się tutaj zastanawiam, czemu tam trafiliśmy. Miasto ponad 100 tysięcy, część metropolii. W zasadzie, gdzie tu są małe, średnie miasta? Dąbrowa Górnicza to było małe miasto. To była osada górnicza, która 100 lat temu powstała. Wokół były wsie. Do tej pory mamy 11 kół gospodarstw wiejskich, 11 ochotniczych straży pożarnych. Jesteśmy miastem na prawach powiatu. Nie jesteśmy gminą miejsko-wiejską. Mamy wielką monokulturę Huty Katowice. I proszę sobie wyobrazić, że w 1945 roku mieszkało nas 45 tysięcy mieszkańców. A to już było po wielkich zmianach, kiedy Dąbrowa połączono jeszcze kilka okolicznych dzielnic, można powiedzieć osad górniczych. Bo prawa mamy od 1916 roku, czyli stosunkowo młode miasto. 45 rok, 45 tysięcy. Decyzja Rada Gierka o budowie Huty Katowice. Połowa lat 80. 145 tysięcy. To też jest reforma administracyjna, dlatego że przyłączono do nas miasto Zamkowice, gminę Strzemieszyce i właśnie wsie. Ale nagle 145 tysięcy z organizmu miejskiego, które miało 45 tysięcy. I jedna wielka monokultura. Monokultura Huty Katowice, gdzie z całej Polski zjechali ludzie do nas, do pracy. No, to się wymieszało, tak? Wszyscy się gdzieś wymieszali, także no, w ogóle budowa Huty to jest jedna wielka odpowiedź, jak można powiedzieć, że nie było wiadomo, ile jest mieszkańców, nie było wiadomo, kto tu mieszka, skąd przyjechał, skąd jeszcze tu wyjechał już, bo nie chciał pracować, czy zginął nam podczas budowy Huty. Budowa koksowni Przyjaźń. I nagle przyszły lata 90. I ta monokultura no, podupadła. No, ta państwowa produkcja stała się produkcją, która przechodzi wielki kryzys.
rozbudowana infrastruktura. My mamy jedną z największych ilości basenów przyszkolnych na mieszkańca w Polsce, bo mamy 12 basenów w szkołach. No właśnie. Katowice nie mają przyszkolnych tyle basenów. Jeszcze na dodatek to sobie mówił dlatego. 90 zbudowana akwa. Bo przecież jak jest 12 basenów, do czego brakuje jeszcze akwa? Okazało się, że 188 km kwadratowych budowlowa jest w wielkim obszarze. Monokultura właśnie Huty Katowice Koksowni przyjeźdź wywołała naprawdę nas bardzo duży kryzys w momencie, kiedy huta zaczęła podupadać, tak, kiedy zaczął w nim ludzi pracować. Oczywiście część ludzi po prostu wróciło do siebie, tak? Ze 145 tysięcy my mamy teraz niecałe 120 tysięcy mieszkańców i przyglądaliśmy się temu procesowi. Mieliśmy załamanie finansowe. No dopóki huta nie została kupiona przez koncern międzynarodowy, no to w ogóle nie płacono podatków. Mieliśmy na pensję dla nauczycieli, musieliśmy sprzedawać wodociągi, mnóstwo różnych gdzieś zabiegów, które były po prostu dokonywane. Ale wracając do tego, to tak mógłbym opowiadać też o różnych wyzwaniach i problemach, które były. Postanowiliśmy w pierwszej kolejności zastanowić się, co nas może wszystkich łączyć jako mieszkańców, bo to było bardzo trudne w tak dużej społeczności, tak różnorodnej, tak zróżnicowanej, żeby budować wspólne więzi. I okazało się, że jest duma takiego bycia zagłębiakiem, czyli ludzie, którzy przyjechali z całej Polski, albo też ci ludzie, którzy tam byli, nagle my jesteśmy koło Śląska, tak? Jest Śląsk i Zagłębie, czyli Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. Mamy to szczęście, że Sosnowca mniej dumka. Dlatego jesteśmy Dąbrowa Górnicza tak trochę w cieniu za Sosnowcem, lepiej postrzegani przez Katowicza, czyli większe... nie trzeba paszportu. Nie trzeba paszportu, tak. Ale to nie, to w ogóle to można opowiadać o całej metropolii, relacjach, które gdzieś tam u nas są. Z Sosnowcem żyjemy bardzo dobrze, z Katowicami też i to nas wyróżnia na przykład innych miast, bo niektóre mają ze sobą jakieś większe zadania, mieszkańcy. Natomiast budowanie tożsamości, szukanie wspólnych korzeni, wspólnej kultury, wspólnych wartości i też naszym takim działaniem, które podjęliśmy i widzę ich efekt, jest mocne staranie się o to, żeby oddać decyzje, które są podejmowane w mieście mieszkańcom. Czyli trochę odwrócenie ich od huty, czyli zainteresowanie w ogóle też miastem, bo tak jak to miasto projektowano, to projektowano jako miasto sypialnie. Jeden duży ciąg komunikacyjny do bram Huty Katowice, gdzie jeżdżą autobusy, tramwajami się ścigają i osiedla porozrzucane. W latach 70. 80. to było smutne miasto. Dlatego, że był jeden pałac kultury Zagłębia, którego wybudował, decyzję o tym podjął Aleksander Zawadzki, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, naczelnik państwa, który powiedział, co wy chcecie tam budować po wojnie? Ratusz. Nie, nie będziecie budować ratuszu. Znaczy, nie budujcie ratuszu, nie, że nie będziecie. Nie budujcie, bo to nie modne trasy, buduje pałace kultury. No i wtedy powstała pałac kultury Zagłębia, to był jedyne centrum rozrywki dla Dąbrowian. Monokultura przemysłowa, osiedla sypialnie. I ludzie, którzy jeździli do pracy, wracali do siebie, tak naprawdę nic ich nie interesowało. Bardzo trudno, żeby na takim gruncie zbudować obywatelskość. W Polsce jest w ogóle niski poziom obywatelskości, natomiast my to mocno, konsekwentnie budujemy społeczeństwo obywatelskie. I w momencie, kiedy zrealizowaliśmy już ten cel, że mamy duże grupy ludzi, znaczy duże, one nie są duże liczebnie, ale one są aktywne, one są powtarzające się, one są w różnych obszarach. I poprzez to, że rozmawiamy, wydyskutowaliśmy, czym chcemy, żeby było nasze miasto, jakie są problemy, do czego powinniśmy dążyć, czego się powinniśmy obawiać. Przepraszam, bo nie chcę za dużo czasu, ale pozostawię, że może warto to też zaakcentować. Zdefiniowaliśmy sobie to, że chcemy, żeby miasto Dąbrowa Górnicza było miastem, w którym się dobrze żyje. No, w zasadzie nic odkrywczego, tak? Tylko, że zaczęliśmy się zastanawiać, co w związku z tym, co z tego wynika, co spowodować, żeby się dobrze żyło. Stawiliśmy na transport publiczny, postawiamy na ochronę środowiska, czyli to jest w ogóle strasznie
takie mogłoby się wydawać, bo ludzie u nas, no takie wszędzie, w całej Polsce, odkryli, że jest smog, odkryli, że są zanieczyszczenia. My mocno stawiamy na aktywność, aktywność w sporcie, aktywność w kulturze, aktywność w sporcie jest nasz w rekreacji, także spędzania wolnego czasu i w aktywności obywatelskiej. Staramy się wszędzie, gdzie widzimy możliwości czy chęci mieszkańców, dawać im możliwości do rozwoju, czyli zachęcamy, wyciągamy grantami, dotacjami, konsultacjami społecznymi, budżetem partycypacyjnym, którego zdecentralizowaliśmy. Staramy się likwidować animozję. W ogóle w rozwoju miasta stawiamy na to, żeby wyjść z monokultury. Mamy tereny inwestycyjne duże na obrzeżach miasta, które są strefami przemysłowymi, które osiągamy na przykład teraz największego inwestora w Polsce Południowej. Inwestycja na ponad 1 000 000 zł SK Innovation, to jest koreański koncern, który będzie inwestował w elektromobilność. Mamy strefę ekonomiczną dużą, ale nie zapominamy, że przy tym wszystkim chcemy stawiać mocno na przedsiębiorczość mieszkańców, żeby oni uzupełniali nie mikro, małymi przedsiębiorstwami, może część z nich dojdzie do średnich przedsiębiorstw, ale niektórzy zostaną w tych firmach rodzinnych, w tej przedsiębiorczości i to jest dla nas mega ważne, żeby rozwinął się sektor usług i handlu, ale właśnie taki drobny. Dlatego też takim wyzwaniem, bo przepraszam, może mówię zbyt, nie ma mocy, tak? Na razie to jest okej. Transport publiczny, żeby się dobrze komunikować. Miasto 188 km2, ludzie, którzy są wykluczeni transportowo, bo jeżeli ja rozmawiam z kołami gospodyń wiejskich, przebieram się w strój regionalny, idę do kół gospodyń wiejskich, to oni mówią tak, bo panie prezydencie, my tam chcemy, dobrze, jest fajnie, że jest sala gimnastyczna, chcemy basen. Znaczy, tak, chcemy basen. Ja mówię, super, fajnie, wybudujemy wam ten basen. No już tak radość, a ja mówię, ale nie wybudujemy tam, tylko tak naprawdę to ja wam załatwię autobus, żebyście w ogóle jeździli na ten basen i używali miasta, tak? Bo wy nie wiecie, gdzie jest centrum miasta, gdzie są parki, gdzie są pogorie, tak? Bo mamy zbiorniki wodne pogoria, bo wy tego miasta nie używacie, jesteście wykluczeniem transportowym, bo czekacie, aż was dzieci zawiozą albo sąsiad. Wy żyjecie w tych swoich wioskach, a nie korzystacie z miasta, bo to jest za daleko, bo musicie dojechać 40 minut. Ja tylko dodam, że transport publiczny u nas zaprojektowano, bo my jesteśmy w ogóle. Nie możemy sobie sami go zorganizować, bo jesteśmy w dawnym Kazemkagowie. Teraz to się już zmienia, to jest Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jak kiedyś 40 lat temu ktoś powiedział, dowozimy ludzi do pracy, to my nie mamy transportu publicznego, my mamy przemysł pracowniczy. Czyli ludzi, praca dom, a nie praca, miejsce spędzania wolnego czasu. My teraz to wszystko chcemy przeformatować i zmienić. I ten transport publiczny jest dla mnie ważny. Ważne jest dla mnie to, co wydyskutowaliśmy, żeby mieć alternatywę do Huty Katowice i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli Pracowni Przyjaźń. Bo być może kiedyś spowodujemy poprzez te nasze naciski, że ekologiczne, że huta zostanie zamknięta. Ja dopuszczam coś takiego, że budujemy alternatywę do huty. Że strefa przemysłowa, która jest innowacyjna, znaczy stawiamy tam na innowacje, nie tak emisję pyłów, zanieczyszczeń, które jest po prostu potężne. Miasto jest zakurzone przez hutę, że dojdziemy kiedyś do tego momentu, że huty nie będzie i musimy być na to przygotowani finansowo, gospodarczo, bo mamy duże miasto. I ważny aspekt, który jest takim filarem dla nas fundamentalnym, my nigdy nie mieliśmy centrum miasta, ale nie centrum jako rynku takiego tradycyjnego, który macie piękne miasta, które były lokowane w średniowieczu nie miały. Miasto robotników, miasto robotnicze, no miało arterię, tak? Ale nie miało, miało plac defilad przed placem, który zagrobił, ale nie miało przestrzeni publicznej, która byłaby taką przestrzenią, w której mogliby się poruszać ludzie. Znaleźliśmy taki teren koło Akademii WSB, zresztą filia Akademii WSB jest w Cieszynie, co się też bardzo cieszę. Centrum przesiadkowe, które właśnie budujemy, Pałacem Kultury Zagłębia i galerię handlową. Ja wtedy powiedziałem parę lat temu, że jak byłem pełnomocnikiem prezydenta, wiceprezydentem, od roku jestem prezydentem, to wtedy powiedziałem, że naszym celem jest ukraść mieszkańców z galerii handlowej. Czyli to, gdzie zostali zasani tam, bo ktoś stworzył fajną przestrzeń publiczną,
piszą. Ktoś stworzył przyjazną atmosferę, miłe zapachy, łatwe bez barier wejście do, przez witryny do jakiegoś miłego świata, kawiarni i tak dalej. Spowodowało to, że ci mieszkańcy zostali tam zassani przez, no, przez tą nową przestrzeń. Tak? I chcemy to odwrócić. I ta nowa przestrzeń w ogóle... Pozyskaliśmy 4 hektary w centrum miasta po dawnej fabryce Defum. To są zabudowane hale. Wystartowaliśmy w projekcie modelowej rewitalizacji miast, taki pilotażowy w ministerstwie. Dostaliśmy 4 miliony złotych na dyskusję. Na przygotowanie całego modelu rewitalizacji, na koncepcje urbanistyczne, na spacery badawcze, na działania miękkie. Działania miękkie, w których wypracowujemy teraz całą tą przestrzeń, gdzie my zdefiniowaliśmy sobie z mieszkańcami, jak ta przestrzeń ma wyglądać, co tam ma być, a teraz ją będziemy komercjalizować. Ale komercjalizować tak, że każdy mieszkaniec tam ma się czuć jak u siebie. On nie wejdzie do świata, wiecie, no jeżeli mamy, zdefiniowaliśmy sobie, że budujemy browar, to ten browar będzie browarem inwestycją prywatną, bo ktoś na niej zarobi, ale ziemia pod tym browarem zawsze będzie miasta, bo to będzie umowa koncesyjna, tak jak jest browar pod w Gdyni, tak jak jest browar obywatelski w Tychach. Jeżeli powstaną jakieś przestrzenie, w których ludzie będą mieli usługi czy handel, to my określiliśmy priorytety, że chcemy, żeby tam się rozwijała przedsiębiorczość. Przepraszam, nie wiem, czy to jest obrazowe? Okej. I ta przestrzeń jest dla nas takim swoistym rynkiem, ale to rynkiem nie jest, bo to chodzi o to, że to jest miejsce doskonałe, w którym się przecinają ciągi komunikacyjne, gdzie urbaniści też to jasno zdefiniowali. I wiemy, że to może być magnes w naszym mieście do tego, żeby z tego miasta nie wszyscy od razu chcieli korzystać z Katowic, korzystać z innych miast, które dobrze sobie poradziły z jakimś, tak? Nie były miastami sypialniami, bo miały też funkcje miast akademickich i tak dalej, i tak dalej. I do tego dążymy. I powiem tak, jak parę lat temu o tym rozmawialiśmy, to mówię, no tak, chcą to zmienić. Było dużo sceptyków, dużo ludzi, którzy w to nie wierzyli. I tak jak zobaczyłem, jak ten proces został raz, że zaprojektowany, jak on wchodzi w stan realizacji, to widzę, jak to jest fajne, takie budujące, jak ludzie zobaczyli, że to, co wydyskutowali, to, co, o czym rozmawiało się, zaczyna się przekuwać w konkretne projekty i realizacje. Przepraszam, że tak dużo mówiłem, no bo wydaje mi się, że to też było ważne, żebyście też Państwo wiedzieli i takie przesłanie powiem na koniec mojej wypowiedzi, to, że czy mniejsze, czy większe miasta, jednak dla mnie kluczowe jest to, że jeżeli w tych miastach rozmawia się z tymi, którzy chcą rozmawiać o tym, jak powinno to wyglądać, na końcu się podejmuje decyzje i ma się konsekwencje w realizacji wizji, tym, co się robi, to naprawdę da się to zrobić. Ja wierzę w Dąbrowę, bo wierzę w to, że ludzie, bo widzę już efekty tego, tak? Że Dąbrowa stała się już miejscem, w którym więcej ludzi, więcej się buduje niż u sąsiadów. Czyli więcej ludzi chce, buduje się mieszkań, czyli ludzie chcą po prostu mieszkać. Obserwuję, że ta migracja jest jeszcze minusowa, ale zauważam taki proces, że z miast, które są w naszej aglomeracji, pomiędzy naszymi miastami, to mamy bilans dodatni, czyli więcej ludzi z tych miast województwa śląskiego, naszej konurbacji przyjeżdża do Dąbrowy, niż odpływa do nich. Jak od Dąbrowy gdzieś wypływają ludzie, to albo jest to po prostu odejście naturalne, w sensie śmierć, bo mamy dużo seniorów w wieku już mocno poprodukcyjnym, albo też powrót do swoich korzeni, czyli ludzie na przykład wykupili mieszkania, mieli mieszkania pracownicze, trzymają je, a mieszkają na przykład u siebie gdzieś w Polsce, nie? No bo oni to po prostu przyjechali do pracy. To na razie tyle. Przepraszam, że tak pociągnęłem. Ale mówię, cieszę się, że jestem w Cieszynie i dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. I teraz chciałem zwrócić do Jany Wróżeczki.
Właściwie pytanie jest bardzo podobne, ale prosiłbym o taką perspektywę obywatelską. Tutaj się w wypowiedziach Wina, pani burmistrz, pana prezydenta, ten czynnik się bardzo mocno objawił. I także pytanie o właśnie tą perspektywę mieszkania. Co miasto średniej wielkości, a ta kategoria średniości, to odpowiadając na pytanie Marcina Bazylaka, to właśnie profesor Śleszyński bardzo szeroko zakreślił, więc w tej kategorii dobrowolniczo się mieści się w tej kategorii średnich miast. Z perspektywy mieszkańca, co według Ciebie to jako aktywistki, także radny, decyduje o tym, że ludzie na przykład decydują się pozostać albo wrócić? Myślę, że lepiej odpowiedzieliby na to nasi goście, to na przykład sekretarz miasta, który na pewno pamięta, jaki jest wynik tej ankiety, co on zatrzymuje. Była taka ankieta niedawno robiona i w tej ankiecie są takie wyniki, więc może potem poprosimy o konkrety. Ja nie zdążyłam jeszcze, ponieważ tak dużo miałam jeszcze do przeczytania i nie przeanalizowałam jeszcze tego, widziałam tylko infografiki. Więc spróbuję odpowiedzieć z tej swojej perspektywy poza ankietą, ale myślę, że warto wykorzystać wiedzę fachową, czy też wiedzę metodologiczną, jaką zebrano. A ja mogę z ulicy, cokolwiek to znaczy. O tyle jestem w takim dziwnym momencie, że uczę się też tego swojego ciała pomiędzy aktywistką a radną, które jest trochę innym ciałem, bo na przykład nie mogę być aż tak ekspresywna jak kiedyś, ale tutaj mogę, więc korzystam. Czy muszę sobie inaczej czasami zdania układać i inny jest cel czasami. Może cel jest ten sam, ale na inne sposoby muszę na to nie dodawać. Nie jest to dla mnie łatwe teraz odpowiadać na to pytanie. Ale może tak. Powiem, że samo to miejsce jest trochę odpowiedzią do poprzedniej, którą zajmowały się Zamkowa 1. Odpowiedzią taką naszą, wypracowaną oddolnie i obywatelsko na te procesy, o których słyszymy od lat, na które jak wszyscy nie mamy do końca odpowiedzi, dlatego że nie ma tego, tak jak Edwin wczoraj też nam opowiadał podczas sesji Rady Miejskiej, nie mamy tego doświadczenia historii, więc nie wiemy, jak reagować na sytuacje, kiedy wymierają nam ludzie i kiedy starszych zaczyna być więcej niż młodych, czy też zbliża się to do jakiejś takiej fifty-fifty i wiemy, że to się przechyli w tę stronę starszych osób. No i już tutaj dobrze. Więc nie znamy, ale próbujemy i ćwiczymy. Robimy to w ten sposób, że tu, gdzie siedzimy, wszyscy pewno, którzy są ścieżkami, wiedzą, że były zakłady kawiarskie, czyli jeden z zakładów przemysłowych. Co mamy? Mamy miejsce kultury. Czyli ja to traktuję jako kultury. I żywo dochodzimy, że kultura jest takim obszarem, nawet jeżeli nie jest to wyłącznie galeria, w której oglądamy obrazy, nie jest to wyłącznie teatr, w którym patrzymy na spektakl, nie jest to wyłącznie kino, to kultura jest na tyle szeroka, że dostarczając słowa, dyskusji, to też jest kultura. Więc to, w jaki sposób odpowiadamy, to czerpiąc z obszaru kultury, tworzymy klej społeczny, który jest chyba jedynym tym, na dzisiaj, co od razu możemy stosować. Tutaj też się pojawiało, że wspólnota jest czymś niezwykle ważnym, że cel nie wystarcza sam sobie, jeśli nie będziemy widzieć ostatecznej wspólnoty, czyli czegoś, co pozwoli po pierwsze podtrzymać wspólnotę wiary w ten cel, co pozwoli znaleźć siłę do tego, żeby w ogóle ją cały czas, nie wiem, nie tylko podtrzymywać, budować, ale również redefiniować, bo cel się może zmienić, bo nie wiem, no, rośnie nam kolejny piorun, albo coś takiego i będzie trzeba go zredefiniować, bo się okaże, że tych zmian klimatycznych jest więcej niż przewidzieliśmy i trzeba będzie zredefiniować. To, co również robimy, to wykorzystujemy również w ramach, powiedzmy, bardzo szeroko rozumianej kultury, całe zaplecze badawcze. Nie cenimy ciągle w Polsce nauki. To jest moja obserwacja, że dostarcza się mnóstwo niezwykle interesujących danych, wiedzy. Bo sami reprezentujecie ośrodek, który jest tam niedawno miasta. No ile miast wykorzystuje tak naprawdę, przejmuje się ciągle, ja mam ciągle wrażenie, że słuchamy tego trochę i się tak uśmiechamy. A może będzie jakoś, jakoś przetrwamy, jakoś damy radę. A znowu tam gadają. No nie, my jakby już bardzo poważnie, tylko no, ja w tej chwili mówię z perspektywy właśnie obywatelskiej, aktywistycznej i
alternatywnych miejsc kultury bardziej niż jako radna w tej chwili mówię, czy akademiczka. No to jest dopiero ciekawe, bycie akademiczką, czy uniwersytety, które się wyłączyły w większości przypadków z zaangażowania i brania udziału, a mogły, nie tracąc swojej autonomii, ale wolą tracić tę autonomię z przedsiębiorstwami, sprzedawać swoje produkty, czasami z produktami, zamiast włączać się w te procesy, właśnie miejsce, gdzie nie trzeba myśleć takim rynkowym zyskiem, albo nie trzeba by było. No więc ja myślę, wydaje mi się, że to, co możemy robić oddolnie, to właśnie włączanie bardziej kultury, niż nam się wydaje, ponieważ ona jest dzisiaj chyba najlepszą odpowiedzią na kryzys wyobraźni, a niczego bardziej nam nie brakuje dzisiaj niż wyobraźni, bo nie potrafimy sobie wyobrazić, co robić. Jesteśmy w takim miejscu, że nic z tego, co znamy, się już nie sprawdzi, albo może się nie sprawdzić, więc powinniśmy pilnie wyobrażać sobie, no i tu nam brakuje zaplecza. Równo, może nie równo, ale wielu, wielu z nas, którzy rządzą, którzy prowadzą coś, którzy mają być przewodnikami, no nie mamy, no bo to wyobraźnia też się ćwiczy, to jest też ten aparat, który z którym się nie do końca rodzimy, mamy pewien potencjał, który trzeba rozwijać. Więc to jest nasza odpowiedź, a obserwacja jaka jest, no że wszystko się zgadza, no ten opis, ta diagnoza pasuje jak do miasta, jak to sprawi większości miast, czyli widzę, że widzę różnicę na przykład bardzo wyraźną na przestrzeni 10 lat. I śmiem twierdzić, ta różnica jest widoczna w większości. Teraz pytanie, co my z tym zrobimy już tu i teraz? Różnica jest taka, że miasta wyglądają trochę jakby ktoś z nich kolor. Taki ja mam, który się sztuką zajmuje, może łatwiej tym językiem operować. Co jakby zszarzało. To znaczy mamy rotację zamykających, otwierających się sklepów. Mamy często jakieś... Tak. Mamy brak wspólnego w ogóle jakby planu na estetykę, która jest czymś, co nas przyciąga, pociąga, co nas uwodzi, co spowoduje, że pamiętamy smaki, zapachy. No, cieszę się, że ten zapach teraz minął, bo bałabym się, że niektórzy zapamiętają zapach stąd taki trochę nieciekawy. Ale zapachy, nie doceniamy pewnej wartości estetycznej, no one wyglądają w tą atmosferę, a one jakby poblachły, nie możemy ich złapać, prawda? No i właśnie takie nasze paniczne ruchy, zróbmy infrastrukturę, a ja czuję, że przepraszam, no bo to jest... Tak, ale nie. Bo wy macie trochę taką rolę, że wiecie, że drogi, a ja tu sobie myślę, kurczę, no nie, właśnie, że najpierw trzeba powiedzieć sobie, że dlaczego drogi? Zdecydowanie tak, to się nie wyklucza. To chodzi o to, żeby nie wyklucało się. No właśnie, żebyśmy jednak ten priorytet ustalili, że że skoro będziemy mieć więcej osób 50+, którzy będą z trudem, bo teraz już mamy mnóstwo ludzi z czwartek, ten taki świetny artykuł w piśmie, gdzie reportaż o ludziach więzionych na czwartych piętrach. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile ludzi nie wychodzi przez 3, 4, 5, 6, 10 lat, dzisiaj rodzin. I teraz w moim odczuciu to, czego nie widać, co nas niepole kocha, jeżeli tego nie złapiemy teraz, nie pomyślimy, jak za 10 lat, kiedy będziemy mieć bliżej już do tej perspektywy 30-letniej, bo już tylko potem 20 zostanie, no to jeżeli teraz nie pomyślimy o tych udogodnieniach i jak również o przyciąganiu na nowy rynek pracy, na przykład opieki wokół tych ludzi, tak? No to obudzimy się niedowolnością. No, więc jakby widzę braknięcie. Martwi mnie to, że bardziej się przejmujemy tym, co jest bardzo, bardzo, bardzo widoczne, czyli właśnie na przykład centrum, a łatwiej nam nie widzieć i nie pamiętać o tym, czego bardzo nie widać, czyli tych ludziach uwięzionych na czwartych piętrach, czy na przykład nieobecności uniwersytetu, mimo jego fizycznej obecności, nieobecności symbolicznej w mieście, bo mamy coraz mniej studentów i oni nawet rzeczywiście nie dochodzą z tego kampusu tutaj. To te rzeczy, które nie są wprost widoczne, bardziej mnie chyba martwią i o tych, że przez krytykę, czy przez te nasze oddolne ruchy, działania, co próbuje być jako radna, mimo że wiemy, że czasami jest to zbyt krytyczne, że dużo sobie mam problemy, albo tworzę problemy, ale no to jest właśnie taki trochę krzyk z tej strony, że tu są te też problemy, bo nie widzimy, bo one nie są nachalne, a one powodują
pewien taki, one spowodują, że się zatrzymamy. Nie wiem, na ile sensownie odpowiedziałam, pewno nie na wszystko. Kultura, kultura, bo ona jest potęgą wyobraźni tego i odwagą. Samorząd tworzy wspólnota mieszkańców. I to, żebyśmy nie zapominali, że te wszystkie infrastrukturalne projekty, które powstają, to powstają dla kogoś i po coś. Czyli one są narzędziami do rozwiązywania problemów, czy do zaspokojenia potrzeb danej wspólnoty. Także miast nie ma bez mieszkańców. To trzeba sobie po prostu zdefiniować. Stąd my na przykład mamy tak to zdefiniowane, że nie wyobrażamy sobie, fundamentem miasta są mieszkańcy, a wszystko to, co tworzymy wokół, to ma służyć temu, żeby im się dobrze żyło. Tak? Jak mamy tak prostą rzecz zdefiniowaną, która wydaje się oczywistą oczywistością, to jednak proszę mi uwierzyć, nie wszyscy tak myślą. Bo czasami wielokrotnie byłem świadkiem, że ktoś definiował, że powstaje droga dla drogi, a później przychodzi ludzie i mówią tak, no chcieliśmy drogę, ale ta droga, nikt z nami nie rozmawiał. Jak ona ma przebiegać, jak ma być szeroka, czemu ona ma służyć, co tam ma być wokół niej i ona nam nie służy. Zrobiliście mnóstwo pieniędzy, wydaliście, ale ona nie jest projektem, który odpowiada na nasze potrzeby. Przy jednych konsultacjach społecznych miałem taką rzecz, gdzie rozmawialiśmy o takiej arterii w mieście, o tym drzewa. To był bardzo trudny temat, bo te drzewa musieliśmy wybrać, czy te drzewa mają tam pozostać, czy ma być przestać zalewane mają być piwnice kanalizacją sanitarną, tak, czyli córkami takimi. I jak zaczęliśmy rozmawiać z mieszkańcami, to wyszło, że największą potrzebą jest plac zabaw. I oni to umieścili na samym centrum tej drogi, tak, w takim skwerze. I wtedy właśnie chodzi o to, żeby nie czytać dosłownie potrzeb, tylko widzieć, że jest potrzeba przestrzeni publicznej, gdzie można spędzić bezpieczny czas z dziećmi, ale niekoniecznie ona musi być ulokowana tam, gdzie ludzie wskazali, bo oni nie mieli tej wyobraźni, albo nie potrafili sobie, to właśnie rola w mieście animatora, koordynatora jest taka, żeby postarać się odpowiedzieć na tą potrzebę. Nie zawsze wprost naprowadzić, podsunąć, powiedzieć nie, dlatego że jest jakiś konflikt interesów między mieszkańcami. Tak naprawdę wszystkie te dyskusje, wszystkie te rzeczy sprowadzają się do wypracowania tego, żeby się ludzie w mieście ze sobą dobrze czuli, bo to jest ważne, żeby władza publiczna, władza, menadżerowie w miastach, bo to nie w tym rozumieniu władza, tylko bardziej menadżerowie, zarządzali też tak, żeby nie narzucać, raz żeby nie narzucać swojej woli, bardziej słuchać i moderować, ale też nie doprowadzić do jakiegoś przesilenia, gdzie się ludzie na przykład osiedla między sobą, tworzą się jakieś animozje czy naprowadzają. Często jest łatwo zarządzać konfliktem, bo przecież można sobie zdobyć poparcie jakiejś dużej grupy, dużego osiedla kosztem małego i wtedy fajnie wygrywa się wybory, bo przecież jak będę dobry dla tych, to oni są w większości, tak? To nie zawsze gdzie będę miał poparcie. Ja nie mówię o jakiejś abstrakcji. Często tak w Polsce się po prostu gdzieś zdarza. Przepraszam, że zabrałem jeszcze głos, ale to nie zbiło. To proponuję teraz, żebyśmy włączyli Państwa do dyskusji, także jeśli ktoś z Państwa chciałby wyrazić polemikę albo wsparcie dla opinii tutaj wyłożonych bądź zadać pytania, to bardzo gorąco zachęcam. A ja mogę dodać coś? To Joanna dodaj, a tam mamy pierwsze zgłoszenie, to proszę chwileczkę się czekać. Joanna i za chwilę Pan podejmie głos. No przypomniałam sobie, że to była demokracja przecież, a domy, no mamy w każdym mieście, bo ja tu doświadczam jako akademiczka, że bardzo mi się zmieniło pochodzenie naszych studentów. Mamy z Ukrainy i Białorusi bardzo dużo studentów i mam wrażenie, że my w ogóle o nich mówimy jako naszych grupy mieszkańców, którzy są dla nas super bezpieczni. Ja mam takie że my nie mamy polityki takie, nie wiem teraz, czy mówię bardzo globalnie, czy cieszymy, w Cieszynie nie mamy na razie jakby strefy, ale jest bardzo
bo na każdym roku mam 3-4 osoby, to już jest duża grupa, więc i oni chcą zostawać najczęściej, bo się czują dobrze. Myślę, że to jest też jedna rzecz, którą zauważam jako obywatelka bardziej i właśnie nie radna, ale uważam, że trzeba się tym zająć. To być może jest nasza nowa siła mieszkańca. Przede wszystkim nie powinienem się zabierać tym głosu, bo jestem przedstawicielem mediów i raczej jestem w roli obserwatora, ale nie mogłem się powstrzymać i podzielić pewnym spostrzeżeniem na temat, o którym mówiła pani burmistrz, ale też wspomniał pan prezydent. Ja mieszkałem już jakby w swoim dorosłym życiu też 4 lata w Krakowie, a później przeprowadziłem tutaj do Cieszyna, no i że tak powiem, jestem szczęśliwym mieszkańcem Śląska Cieszyńskiego. I zastanawiam się, na ile to moje spostrzeżenie jest trafne w perspektywie właśnie tych małych i średnich miejscowości. To jest taka myśl, która mi przyszła kilka dni temu do głowy. Ja dojeżdżam do pracy z Cieszyna do Skoczowa i często zauważyłem, że ta podróż moja trwa około 15 minut i w zasadzie wygląda tak, że wyjeżdżam z mojego domu i zatrzymuję się następnym razem w Skoczowie, bo nie muszę zatrzymywać się na światłach, na skrzyżowaniach, na różnego rodzaju, no po prostu na drodze. I że to jest właśnie coś szczególnego w perspektywie dużego miasta, w którym mieszkałem w Krakowie. W Krakowie się nie myśli nawet o tym, jaka jest odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Nie myśli się w kilometrach, tylko się myśli w ilości przesiadek komunikacji miejskiej. Albo ile trzeba światło pokonać. I ta droga, myślę, że nawet porównywalna kilometrami, może trwać w Krakowie na przykład około godziny, a tutaj no jest to zdecydowanie większa wartość. Jakby tej, no. I to nawet nie chodzi o kwestie po prostu dróg, jakości dróg, bo one są czasami wątpliwe, ale to jest jakby ten urok tych mniejszych miejscowości i to może być potencjalny magnes, który być może upora się z tym problemem jednak wybywania ludzi do większych ośrodków przemysłowych czy metropolii. No. Dziękuję. Może zbierzemy kilka głosów, jeśli są jeszcze tam. Pani, bardzo proszę. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam tutaj wszystkich wypowiedzi i chciałam podziękować za takie bardzo trafne spostrzeżenia odnośnie tego, z czym właściwie się borykamy. Chciałam się odnieść do kilku kwestii, mianowicie to wyludnianie się szczególnie małych ośrodków czy nieatrakcyjnych ośrodków, bo ja bym rozróżniła jednak kwestię małego czy średniego miasta od nieatrakcyjnego, nawet większego miasta. Każde z miast czy miejscowości czy wsi powinno znaleźć na siebie jakiś pomysł. Jeżeli pomysł jest trafiony, to z pewnością staje się czynnikiem miastotwórczym. I ja bardzo często podaję przykłady takie, które no, mamy w sumie blisko, tak? Na przykład Energylandia w Zatorze, czy Termy w Uniejowie. Uniejów był niedużym miastem z ogromnym bezrobociem. Wystarczyła jedna trafiona inwestycja i w tym momencie to jest prężnie rozwijający się ośrodek turystyczny. Powstają hotele, pensjonaty, restauracje, kawiarnie. Wokół tej jednej inwestycji buduje się praktycznie całe miasto i wszyscy mają co robić. Mieszkańcy mają zajęcie i cieszą się tym, że miasto się rozwija. Jeśli chodzi o nasz Cieszyn, powtarzam to wielokrotnie i powtarzać będę. W Cieszynie nie ma pomysłu na miasto. My jesteśmy pięknym miastem, historycznym miastem, ale świat się zmienia i nie bardzo Cieszyn wpasowuje się w tempo obecnego życia. Ja na początku lat 90., ponieważ pracuję w branży budowlanej, kiedy zaobserwowałam taki trend, że wskutek ustawy o zamówieniach publicznych nastąpił masowy przepływ siły roboczej i firm wykonawczych z północy Polski na południe, ze wschodu na zachód i odwrotnie. My jesteśmy w tak
wiecznym ruchu tak naprawdę i małe ośrodki, szczególnie realizujące inwestycje pod tytułem zamówienia publiczne, niestety nie mają możliwości, a może i chęci, takiego sformułowania zamówienia publicznego, żeby firmy lokalne, mniejsze, miały w ogóle szansę wystartować w takim zamówieniu. A ja też wielokrotnie o tym mówiłam. Nie ma to jak podatki lokalne, które się biorą nie skąd inąd, jak od lokalnych przedsiębiorców. Jeżeli ci lokalni przedsiębiorcy muszą wyjechać za pracą kilkaset kilometrów stąd, to dokąd wytrzymają to finansowo, to istnieją. Jeżeli nie wytrzymują, to splajtują. Albo się zdenerwują i wyjadą z Polski. Więc kwestia takiego masowego przemieszczania się niestety nas dopadła, ale to jest taka specyfika polska. To nie jest specyfika wszystkich krajów europejskich. Myślę, że zachłysnęliśmy się tą swobodą przemieszczania, tą możliwością pracy tu i tam i nagle stworzyła się taka moda, że mieszkam tu, a pracuję kilkadziesiąt kilometrów dalej i tak naprawdę gdybyśmy przeanalizowali strukturę zatrudnienia na przykład w urzędach, w Cieszynie, to jestem przekonana, że ponad 50% pracowników Urzędu Miasta nie mieszka w Cieszynie. Ja szacuję, bo ja tych danych nie mam, ale to też skutkuje tym, że urzędnicy przyjeżdżając do pracy, po pracy nie są mieszkańcami Cieszyna. Nie interesują się tym, co się dzieje w tym mieście, nie idą po tych ulicach, nie widzą, nie mają żadnego pomysłu, co zrobić, żeby miasto ożywić. Oni jadą sobie na wieś albo do innego miasta i tam spędzają resztę dnia do następnego dnia. I wydaje mi się, że ten brak zaangażowania nie tylko władzy wybieralnej, bo tu mamy panią burmistrz, pana prezydenta, państwo zostaliście wybrani, panią radną, zostaliście wybrani w wyborach, ale my mamy rzeszę urzędników, którzy tak naprawdę odwracają się do mieszkańców plecami. My możemy sobie zgłaszać pomysły na naprawę tego czy tamtego, ale te pomysły trafiają do jakiejś szuflady albo w ogóle nie są wysłuchane. My nie mamy tutaj zwyczaju konsultacji społecznych takich, jakich byśmy sobie życzyli. I tutaj no, z zazdrością słucham tego, co pan prezydent Dąbrowa-Górnicza mówi, że są te konsultacje prowadzone z mieszkańcami. No ja bym sobie życzyła, żeby te konsultacje z nami były, ale ich nie ma. Urzędnik organizuje konsultacje o 15, bo do 16 na przykład pracuje. Potem chce wiedzieć, kto, przepraszam, pracujący w Bielsku czy w Katowicach, mieszkaniec Cieszyna zdąży na te konsultacje przyjechać, czy on będzie brał dzień urlopu, żeby w ogóle się wypowiedzieć na temat swojego miasta. A poza tym na koniec chciałam powiedzieć, że pomysł pomysłem, ale jest jeszcze coś takiego jak taka schludność przestrzeni. W miastach ładnych, zadbanych, czystych dobrze się mieszka. Mieszkańcy z tych miast nie wyjeżdżają. Oczywiście, jeżeli mają jeszcze stworzone warunki do budowy swojego domu, czy do w ogóle znalezienia mieszkania, czy pracy, ale nawet jeżeli muszą pracować gdzieś na zewnątrz, to oni chętnie będą mieszkać w mieście pięknym. Natomiast jeżeli my mamy fragmenty ścisłego centrum, totalnie zaniedbane, z powodu braku pomysłu na wykorzystanie tego potencjału, który drzemie w tych obiektach, to te obszary straszą. I odstraszają. I to jest najgorsze, że to jest paskudna wizytówka miasta, które, no ten zapach też odstrasza, który tutaj się ciągnie. Więc to jest właśnie to, o czym powinniśmy pamiętać, no wszyscy mieszkańcy też, bo my niestety, ale mamy zaśmiecone miasto. Tego nie robią urzędnicy, to robimy my, mieszkańcy, tak? Wyrzucamy pety, butelki, plastiki na trawnik, mimo że można to wrzucić do kosza. Nikt po sobie nie sprząta, bo ktoś posprząta. No ale ten ktoś niestety nie sprząta. I naprawdę mamy brudne miasto. U nas się nie zamiata, u nas się odkurza. Co polega na tym, że dmuchawą spalinową się rozdmuchuje kurz i pył na trawniki, po czym przychodzi mocniejszy wiatr i z powrotem mamy to na chodnikach i na ulicach. To nie jest posprzątane miasto.
Więc dobrze by było, gdybyśmy wszyscy się mogli zaangażować w to, ale też żebyśmy rezonowali jakoś na jednakowej fali. Dokładnie. Dziękuję. Dodam to, że to są ostatnie trzy głosy. Pan się też zgłosił, potem pan i pan. Ja nie będę tak długo przemawiał, nie mam talentu. Chciałem powiedzieć, że zgadzam się w pełni z panią radną o tym wyblaknięciu kolorów. To mi się bardzo podobało. Zgadzam się też bardzo z prezydentem Dąbrowy z tymi drogami dla drogi, bo akurat znam Strzemieszyce Małe. To jest dzielnica Dąbrowy, zgadza się. No. I tam rzeczywiście tych domków powstaje dużo. Jeszcze 10 lat temu to były półdomki, ja to nazywałem. To taki był domek taki pół. Tu na Śląsku Cieszyńskim coś takiego nie występowało w przyrodzie. A tam to jeszcze był zabor rosyjski i to takie były niedokończone chałupki, mówiąc ganzko naszym. Natomiast teraz to widać, że tam coś się zaczęło dziać. Ulica Majewskiego. Ulica Majewskiego. No, tylko że to, co szczególnie pani radna powiedziała, to jeszcze powinien, oprócz tego pokazania tej szarości, powinien być pomysł, jak tą szarość zmienić. Gdzie kupić pędzle, gdzie kupić farbę. Kiedyś kupowało się w polifarbie. No, nie ma się co chwili. Tak, natomiast teraz można to tylko kupić w Kastoramie, to znaczy to jest może przenośne, ale ludzie nie zostali, zgadzam się w pełni, zaangażowani do pomalowania tego miasta. Oczywiście przenośni, to nie chodzi o to, żeby badać po ścianach, tylko chodzi o to, żeby wszyscy się jakoś do tego znaczy dołożyli, no, w tym sensie takim, tej konsultacji, tego takiego większego otwarcia, bo te chyba to są poniedziałkowe takie te live wasze trzech mistrzów, to nie załatwiamy tego wszystkiego. Poza tym jeszcze bym chciał powiedzieć, że cieszę się, jeśli chodzi o strukturę ludności, strasznie rozwarstwił. Jest na mój gust, ale czytałem też, że już jest przeszło 30% ludzi starszych, to znaczy niepracujących, którzy wiszą w oknach i nie wiedzą, co sobą zrobić. I pomimo tych obietnic przedwyborczych, że zrobimy ten dzienny dom seniora, nic się nie robi, bo wszystko ruszyło w drogi. Fantastyczna sprawa, będziemy chodzić może, ja w szpilkach nie będę chodzić, będą fajne te drogi. Natomiast na tej reszcie społeczeństwa trzeba coś zrobić. Nie każdy potrafił, czy potrafi sobie znaleźć po swojej pracy, po tej aktywności zajęcie. Nie? Takich to może jest 1%, do których ja akurat należę. Natomiast cała reszta patrzy rano, mówiąc ganz po naszemu, na tą gipsdekę, wiecie, to znaczy o godzinie 7 i nie wie, co sobą zrobić do wieczora. I to jest naprawdę problem. I dlatego myślę, że to jest problem naszego miasta bardzo poważny. Dziękuję serdecznie. W samorządzie pracuję 24 lata i 51 dni. 52 się okaże. Ale chcę powiedzieć tak, bo nie wiem w końcu, czy to jest kokieteria, czy to nie jest kokieteria. Czy Cieszyn jest terą, którą trzeba doszlifować, czy Cieszyn musi znaleźć inną formułę. I teraz, bo ja uważam, z mojej perspektywy, dlatego podkreśliłem to mówić też samorządowy, ale podkreślam to z punktu widzenia też mieszkańcy Cieszyna, bo dokładnie praca zawodowa to jest w Cieszynie, teraz mieszkam zupełnie gdzie indziej, wsi podcieszyńskiej, czyli 3 km stąd. I większość głosów, które do nas docierają, żebym nie powiedział tylko wyłącznie nie ma się, takie mówią raczej o co najwyżej przeszlifowaniu tej tery. Nikt nie mówi, zróbcie stały 6 lat. I teraz przyjmijmy. Moim skromnym zdaniem, oczywiście otwarty będąc na każdy inny głos, uważam, że my nie musimy przeformatować drastycznie Cieszyna. My nie musimy robić tego, co sam słyszę od innych samorządowców, zresztą usłyszałem to od pana prezydenta, czyli znaleźć tę formułę. Mi się wydaje, że my powinniśmy budować na tej formule. Dla mnie jeszcze jest ogromny atut tutaj taki, że tak jak ktoś, pan podjął przykład z Krakowa, no to ktoś porusza się w tym samym mieście, przejeżdżając czasami 20 km.
A tutaj możemy powiedzieć, że w tym naszym regionie, przemieszczając się 20 km, mamy ofertę bardzo szeroką. I to jest ogromny atut i dla mnie, pan mówi, że zaczynają współpracować samorządy. To jest właśnie bardzo potrzebne. I paradoksem jest to, że my, uważam, od 10 lat, właśnie robiąc takie studium urbanistyczne obok dwóch brzegów, ponad 10 lat temu, najlepiej współpracujemy z czeskim Cieszynem. Ale powinniśmy też współpracować z innymi gminami, a tu mimo wszystko jest ciągle jeszcze pewna hermetyka, tak? Gdy się zamyka na swoje podwórko i tych kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy, które co weekend przyjeżdża do Wisły, nie bardzo tak ktoś mówi, chce się podzielić tym. Więc myślę, że tu jest też kwestia raczej współpracy. I na koniec tylko powiem, w 2014 roku były konsultacje w sprawie tematu, jak ma wyglądać cieszyński rynek. Co prawda tylko 170 ankiet wpłynęło elektronicznie papierowo, mimo że te papierowe rozdaliśmy 1700-1400, ale stamtąd też wynikało, rynek zostawcie tak jak jest de facto. Tam są sugestie drobne. Tak, no takie były, ale to jest znowu, ja to traktuję jako nie róbcie czegoś plastikowego, nowego, bo nie ma sensu. My dbajmy o to, co mamy, tylko przeszukujmy, więc tylko pytanie, czy państwo nas kokietujecie, czy nas kokietują, czy tak jest? Bo słyszymy, że niekoniecznie, prawda? Dobrze, to jeszcze pan poprosił mi trochę, nie oddam głos. Widzę, że Bóg się odzeje, ale chcę do pana prezydenta pytanie, bo ja mam problem tutaj, jeśli chodzi o naszych mieszkańców, taki, że mamy grupę ludzi, którzy działają w NGO, tak jest sporo ludzi bardzo zaangażowanych, ta kategoria zaangażowania. Mnie to zaciekawiło, że pan stwierdził, że u siebie w mieście, które nie ma jakiejś wielowiekowej tradycji, jak cieszy, wytworzyliście taki ruch oddolny z wytwarzania w zasadzie obywatelskości tutaj związanej z miastem. Jakie działania konkretne żeście podjęli, żeby ludzie właśnie zaczęli poczuć, że to miasto jest dla nich istotne i ważne, bo w Cieszynie mam poczucie, że jest ten kryzys tego rodzaju. Ja może tak anegdotycznie powiem, gdyby to były wybory, to można by mi posądzić, że tutaj w imieniu kandydatki na burmistrza coś dziwnego powiem, ale to był okres już po wyborach, było wiadomo, że Gabriela Staszkiewicz została prezydentem, burmistrzem miasta. Byłem świadkiem takiej sceny, mieszkam w centrum, z okna widziałem, jak szła chodnikiem, przez nikogo nie zaczepiona, nagle się schyliła, zebrała parę śmieci, które leżały na podwodze, wróciła je do kosza. Ja się tak zastanawiałem, no cóż ta kobieta robi, bo to jest tak rzadki widok, żeby ktoś po prostu nie swoje śmieci wrzucał do kosza, ale skądinąd mi się też zdarza u mnie w pracy, że coś leży na korytarzu, miejsce, z którym jestem związany, to robię. Przyznam się, na mieście nie za często. Chyba, że coś mnie bardzo zdrażni, bo wtedy faktycznie coś przestaje. Ale w miejscu pracy było się coś częstsze. I się zastanawiam, jak to, to zaangażowanie, żeście wzbudzali, żeby w ogóle to poczucie, no nie to będzie ta kategoria obywatelskości, a to jest w ogóle problem z ogólnopolski, nie tylko jeśli chodzi o miasta, ale jeśli to patriotyzm lokalny, no to w zasadzie jest do zrobienia w każdym miejscowości. A skoro macie sukces, to ja bym chciał usłyszeć, jakie działania się podjęły. Jest to, że nie ma człowieka, który by do nas, nie rzucił pomysłu w mieście i ten pomysł nie byłaby podjęta próba go realizacji, czy analizy. Budżet antycypacyjny, to wydyskutowaliśmy z mieszkańcami, jak ten budżet ma wyglądać. I ten budżet, on się nazywał nas partycypacja, bo to nie chodzi, bo w ogóle zobaczcie, budżet obywatelski, tak prowadzono, że jest obywatelski, to jest budżet całego miasta, bo cały budżet jest miasta, obywatelski. Bardzo nam zależało na tym, żeby powiedzieć partycypacyjne, czyli tam, gdzie współdecydujesz, to ty decydujesz. To jest dla nas narzędzie, to nie jest pomysł, jak, że my nie wiemy, na co wydawać pieniądze w mieście jako samorządowcy czy urzędnicy, jako samorządowcy, tylko szukamy tego, żeby się mieszkańcy mogli realizować, żeby oni artykułowali swoje potrzeby i nie patrzymy, co wygra, tylko patrzymy, jakie pomysły się pojawią, z jaką spotkają się akceptacją oraz jakie wywołają emocje. Ważne jest to, żeby dyskutować, rozmawiać, patrzeć, jakie emocje się pojawiają. Są granty, są dotacje, ktoś przychodzi, chce coś robić. Załóż stowarzyszenie, będziesz partnerem. Pojawiło się stowarzyszenie motocrossowe, znaleźliśmy tereny poprzemysłowe, które mogą służyć do jazdy na kładach, na motocrossach. No to się zmienia, tak? Myśleliśmy, że to będzie na przykład przestrzeń, która uporządkuje nam jazdę na kładach dąbrowych, bo mamy zbiorniki atrakcyjne wodne, gdzie ludzie narzekali na konflikt, kładowcy i wypoczywający, tak?
No to porozmawialiśmy ze środowiskiem kładowców, bo tam był właściciel takiej firmy, która sprzedaje te szklady i oni się wokół niego tam gdzieś zbierali. I mówimy, tak, no słuchaj, no co możemy zrobić, żeby ludzie przestali jeździć na kładach w tym miejscu? No dobrze, jakby powstał tor. A mówimy, możemy dać teren pod tor, a wy sobie to gdzieś uporządkujecie. I zobaczcie, no, dyskusja o tym, jakie mogą być rzeczy. Inicjatywa obywatelska, czyli pojedyncze mieszkanie, nie wiem, podam taki przykład drobny. Przyszli do mnie ludzie, powiedzieli, nie mogą, za dużo, tak? Nie mają gdzie ćwiczyć street workout. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest, tak? 10 lat temu street workout. To są takie rurki, na których się tam fikołki robią. Ja mówię, okej, możemy takie coś zrobić, ale będziecie trenować innych. Czyli na przykład umówimy się, że co niedzielę przez 2 godziny każdy mieszkaniec może przyjść, a wy będziecie ich trenować, czyli macie swój wkład. No i wtedy powiedzieliśmy, że możemy przeznaczyć 10 tysięcy złotych na powstanie takiego czegoś, ale przez okres pół roku ktoś jak się przyjdzie, zgłosi, to będziecie na ten. Właśnie takich masę drobnych rzeczy, takich masę projektów, gdzie ludzie czują sprawczość. Że mieszkańcy przyjdą i powiedzą, aha, to ja mam wpływ, to się może zmienić. No, przychodzi, nie wiem, projektowanie w przestrzeni. Zanim zmuszamy projektantów, zmuszamy urzędników do słuchania mieszkańców. Czyli jeżeli jest projektowana jakaś przestrzeń, to mówimy ok, a teraz porozmawiamy, co na ten temat ludzie sądzą. To nie jest tak, że puszczamy na plac budowy społecznych inspektorów masowo i oni przedstawiają nam meble. To chodzi o to, żeby ludzie w fazie projektowania wiedzieli, co się projektuje, mogli się wypowiedzieć, żebyśmy później zebrali te wszystkie spostrzeżenia uwagi i powiedzieli, aha, no to jest bez sensu, żeby tam, no kto lepiej zna swoje miasto jak mieszkańcy, tak? I ważne jest to, żeby znaleźć w tym całym procesie, ja to mówiłem wcześniej o Aleje Majakowskiego, ponad 200 drzew wycięli. To w ogóle no, niesamowita historia, gdzie ludzie zrobiliśmy ankietę, porozmawialiśmy z ludźmi, wydyskutowaliśmy to wszystko i powiedzieli, ok, robimy to, tak? Bo wiemy, dlaczego to musimy zrobić, bo ktoś kiedyś 60 lat temu układając kanalizację sanitarną po prostu na rozgrzebanej ziemi posadził drzewa. Jak posadził drzewa, to te korzenie oplotły rury, a te rury spowodowały to, że były tak już niedrożne, że z 1/3 spływająca kanalizacja w mieście cofała się do całego osiedla, tak? No i teraz, no jakby weszła ekipa i wycięła 200 drzew, no to po prostu na pewno byśmy tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali. Ale poprzez to, że wzięliśmy dendrologów, wzięliśmy i pokazaliśmy monitoring sieci, że zaczęliśmy rozmawiać o przestrzeni, o konfliktach pomiędzy ludźmi i wyłapaliśmy w ogóle mnóstwo spraw na tym osiedlu. Najpierw sobie zdefiniowaliśmy, kogo interesuje ta ulica, tak? Bo to też od tego trzeba zacząć. I ustaliliśmy, że to dotyczy 4000 ludzi w 120-tysięcznym mieście. Aha, mówię, to już mamy taki obszar, z socjologami pracowaliśmy z Uniwersytetu Śląskiego, bo przecież to od niej się uczymy i wiemy, jak pewne procesy przeprowadzać. I wtedy ci ludzie czuli, że zderzyli się ludzie, którzy, a ja tam mam garaż, słuchajcie, przepraszam, tak. Mam taką sprawę. Wchodzę, rozmawiamy o bezpieczeństwie, bo co chwilę pytamy mieszkańców, ok, gdzie się czujecie niebezpiecznie w danym obszarze. Robimy mapę zagrożeń, mapę przestrzeni, w której się nie za dobrze. Wchodzę na salę, 150 ludzi. Mówię, coś tu jest nie tak, bo zazwyczaj 7-8 osób. No i ja mówię, dobrze, to nie spotykamy się po to, co się spotkaliśmy, tylko proszę, żeby wstał lider tego protestu, ujawnił się i powiedział, o co chodzi. Bo wy nam zrobiliście taką organizację ruchu, że coś tam, że to wszystko na ten. No i zmieniliśmy spotkanie formuły, żeby w 40 minut wysłuchać po prostu, o co chodzi. Obiecałem, że za tydzień się pojawimy, bo ja nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Bo nie zmieniałem tej organizacji ruchu, to zrobił jakiś urzędnik. I doprowadziliśmy do tego, że już kończę, że wydyskutowaliśmy, gdzie są problemy, jak zachować to bezpieczeństwo, które projektant miał na myśli i wprowadziliśmy zmianę. I wiecie, jak było fajnie, jak spotkaliśmy się za tydzień, gdzie przedstawiliśmy jakąś rzecz i w ciągu 2 miesięcy była zmiana organizacji ruchu wydyskutowana,
to naprawdę wtedy pomyślałem, kurczę, to chyba nie ma nic lepszego, jak wywołać kryzys, a później go rozwiązać. Tak? Rozmowa, rozmowa, rozmowa i słuchanie tego, że jeżeli są jakieś pomysły, to można je na to. Przepraszam już. Za dużo? Nie, nie, super, mogłabym tylko dwa zdania. Bo przypomniałam sobie taką postać Pawła Maturyczyna. On prowadzi taki blog popularno-naukowy. Takie bardzo znane hasło. Kultura twórcza jest najważniejsza. I myślę sobie, że to naprawdę jest hasło, które byśmy mieli cały czas towarzyszy. Myślę sobie, że ignorancja w ogóle, ignorowanie kultury jest jakby w procesie dużo droższe, w konsekwencji dużo, dużo droższe niż wspieranie. Ja mówię tutaj o kulturze. Tak jak ja tutaj wspomniała i w ogóle jest świetne porównanie do jego klej społeczny, tak? Że to jest takie narzędzie niesamowite, niesamowitego wrażenia, tylko to jest ta kultura, która jest rozumiana też w bardzo szeroki sposób. Właśnie ten dialog, tak? To zrozumienie. To jest bardzo ważne. I jeśli mam tak tylko rzucić jakiś komentarz, bo ja się przedstawiałam za swobodę, jestem artystką, mieszkającą w Cieszynie, jestem z Katowic i jeszcze mieszkam w Cieszynie, jeszcze mi się tutaj dobrze mieszka. I myślę sobie, że tutaj brakuje takiego właśnie dialogu pomiędzy kulturowego, pomiędzy pokoleniowego. To jest bardzo ważne. To jest to, co ja widzę tutaj taki deficyt w tym mieście. Dobrze, to teraz pani burmistrz, a pan ja się chciałam odnieść do tego, co pani Burger tutaj powiedziała. No nie zgodzę się, bo przez ostatnie pół roku na przykład miałyśmy obie z Janą okazję uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących ustawy krajobrazowej, uchwały krajobrazowej naszej, którą najprawdopodobniej z początkiem roku przyszłego będziemy mieli. Wszyscy zwracają uwagę na to, że cieszy, że w Cieszynie te nasze przestrzenie piękne, zresztą zabytkowe, są oblepione wszystkim, czym się tylko da. I dyskutowaliśmy kilkakrotnie i ten temat taki o ile było osób? 18, 10, to już było super, jeśli było 18. I ja cały czas się zastanawiam z druga w tej chwili ogłoszonej, że są konsultacje takie bardzo oficjalne. Te wcześniejsze wychodziliśmy jakby z własnej inicjatywy. I teraz dochodzimy do momentu, kiedy są oficjalne konsultacje. Prawdopodobnie w listopadzie przegłosujemy naszą uchwałę i nagle się, ja spodziewam, w styczniu będzie od razu wielkie zaskoczenie, że cokolwiek jest robione. To, co zrobiliśmy, ostatnio prowadziliśmy dyskusję z przedsiębiorcami z ulicy Głębokiej. W związku z tym, że mamy remont, pewnie jeszcze mogę zdradzić, że w przyszłym roku pewnie przymierzamy się do rzeczywiście zmiany nawierzchni, dość dużego remontu na ulicy Głębokiej. W tej chwili robimy uciepłowienie. Niestety, z uwagi na to, że nie mieliśmy środków odpowiednich, nie mogliśmy tego zrobić w jednym czasie, ale też rozmawiając z przedsiębiorcami, jedno spotkanie, drugie spotkanie, trzecie spotkanie i uwagi, które były na nas wypracowane, podpisane porozumienie i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że się nic nie dzieje oczywiście w mieście, ale też zainteresowanie ze strony mieszkańców tymi wszystkimi działaniami, kiedy chcemy porozmawiać o tym, jak ta Głęboka miałaby wyglądać. Nagle po naszych ankietach okazało się, że to, co sygnalizowaliśmy od samego początku, że ulica Głęboka to nie jest problem tego, że my nie mamy parkingu w mieście i ci ludzie nie przychodzą zakupy robić na Głębokiej, bo nie mają gdzie stanąć na parkingu. Tak naprawdę problem jest taki, że my tą ulicę mamy taką obciążoną ruchem, że ludzie nie znajdują tam przyjemności w tym, żeby tam na tej ulicy przebywać, żeby spędzać tam czas. A to jest właśnie to, o to nam chodzi na rynku i na ulicy Głębokiej. Nie, żeby zaparkować pod sklepem, ulica Głęboka to taka nasza handlowa ulica, główna miasta, żeby zaparkować pod sklepem, tylko żeby rzeczywiście dojść na tą ulicę, żeby to miasto zobaczyć, żeby zobaczyć tę kamienicę, żeby zobaczyć te przestrzenie, żeby na tym rynku posiedzieć, a nie słuchać cały czas przejazdu samochodu. I
I to, co rzeczywiście w tej ankiecie nam wyszło, ludzie zwracają już po tych kilku miesiącach opowiadania o tym, że jednak centrum miasta powinno inaczej wyglądać. No, może jednak dopuszczają to, że ten parking w mieście na samym rynku czy pod rynkiem nie jest najważniejszą rzeczą. My mamy tu szczęście, z tego co widzę, Marcin tutaj opowiada, że w Dąbrowie dopiero centrum budują. Natomiast my to centrum mamy zdefiniowane, tu nie ma co odkrywać. Rynku nie będziemy przenosić w żadną inną stronę, to jest raz. Na pewno nie będziemy go zalesiać, to jest też kwestia druga. Natomiast na pewno są rzeczy, które powinniśmy poprawić. To do tego wszystkiego, jak popraw mnie te 4 miliony, które mieliście na dyskusję, to ile ta dyskusja trwała? Znaczy to też w ogóle, to nie, jakie było? 4 lata trwało. Ale to się nic innego nie działo w tym czasie. Działo się wszystko. My ożywialiśmy przestrzeń i to nie, że 4 na dyskusję, ale na aktywizację tego miejsca, na wydarzenia kulturalne, na wprowadzanie życia do fabryki, której w ogóle życia tam było jako produkcja. Tutaj uwaga pana Fidelka, że tak naprawdę jest już pół roku i myśmy tego domu dziennego pobytu nie stworzyli. Mamy dom narodowy, który jest otwarty. Rozmawiałam kilkakrotnie ze wszystkimi organizacjami, które zajmują się osobami starszymi w mieście. Mówię, wy macie przestrzeń, ale to wy musicie sobie tą przestrzeń utworzyć. Bo to nie ja wam narzucę, że tam ma być stolik, krzesło, czajnik i tak dalej. To jest to, jak sobie to rządzicie, to jest, my wam dajemy możliwości, wy nam powiedzcie, co jeszcze potrzebujecie, ale to wy musicie się tam poczuć gospodarzami, bo nikt wam tych ławeczek tam nie ustawi, tak jak wy chcecie mieć. Ja muszę się odnieść, jak sam burmistrza, panie burmistrz. Dwie sprawy. Jest nieprawdą, że w Cieszynie ludzie się nudzą, bo tak dużo jest imprez kulturalnych różnych, że ten, kto jest zainteresowany zabudowaniem swojego życia, na pewno znajdzie swoje miejsce w Cieszynie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz o tych parkingach i o tym ruchu drogowym. Cieszyn jest tak małym miastem, że naprawdę wszędzie w obrębie Starego Cieszyna można na piechotę dojść. Dla zdrowia. Problemem bardziej jest brak parkingów na obrzeżach. I to jest jedyny problem. Cieszę się bardzo. Pani burmistrz jeszcze przepraszam. Ja próbuję tak zlepić to, że wydaje mi się, że chętnie nawiążę do tego, co Grażyna mówiła, co Stanisław Krawiecki. Chociaż nie do mnie to było, czy to goście tak kokietują, czy nie, ale mam to jeszcze, ale mam taką potrzebę się do tego odnieść, to poniekąd do pozostałych. Kilka dni temu wróciłam z bardzo dużego miasta, gdzie wydawało się, gdzie nie mogłam uwierzyć w to, że jest to miasto, które nie ma śmietników, bo w ataków terrorystycznych są usunięte śmietniki i nie ma śmietników. Zdumiona zaczęłam pytać, jak to jest możliwe. To jest proces edukacji. Znaczy trzeba najpierw włącza się myśl, potem się z jakimś czasem zaczyna egzekwować, ale się ciągnie tam do końca. Ja wiem, że to jest proces nie na jeden dzień, nie na dwa, to jest proces na lata. I to jest szybko. Odpowiedź na większość bolączek, jak się zdefiniuje jakiś problem, to nawet jak nie będzie śmietnika, ale jak ten za papierosa, za peta rzuconego śledzili, jak się okazuje, byli śledzeni ci, którzy rzucili peta, 15 funtów. Zapłacę raz, 15 funtów, w kieszeni widziałam w metrze, no właśnie, w metrze nie ma żadnego śmietnika po atakach, a nie ma pół śmiecia. Inaczej jest ze Francji. W ogóle, który też jest edukowana, ale tam mnie to absolutnie zaskoczyło, jeśli chcę jakby odpowiedzieć w ten sposób, że nie ma żadnej zmiany bez edukacji, ale edukacja potrzebuje czasu, procesu, bardzo mądrze przemyślanego i jasno określonego celu. Celem jest czyste miasto. Teraz trzeba iluś głów, najpierw mieszkańców, potem ekspertów, którzy to nazywają, jak to robić. Więc to dla mnie jest jakby super ważne, żeby nie zapominać o tym, że również te konsultacje. Ja już wiele razy nawet mówiłam, że
nie dziwmy się, że ci mieszkańcy nie przychodzą. Zrobiliśmy wszystko przez te prawie 30 lat, żeby mieszkańcy przestali chcieć być obywatelami. Znaczy, ogłoszenie przyklejone na VIP-ie i tak dalej, wiemy, że się nie sprawdzi. Pamiętam, jak się bardzo tak zaangażowałam właśnie w proces upowszechniania informacji, bo nie było w tym roku uchwała za to, że będą po raz pierwszy pieniądze w budżecie obywatelskim nadal jeszcze trochę tam wyciągane skończy na promocję. Do tej pory nikt w Cieszynie nie myślał, żeby budżet obywatelski miał, znaczy ci, którzy mogli myśleć i decydować o tym. Ale pamiętam, jak dla mnie to było oczywiste, że promocja jest konieczna, trzeba wziąć stolik i iść tam, gdzie się ludzi spotka, a nie czekać, aż ludzi przyjdą. Dlatego uważam, że konsultacje mogą się odbywać na osiedlu, wystarczy jakiś namiot postawić w jakiejś osiedlowej świetlicy, w innym miejscu, o 18, 19, trudno. Są od tego organizacje. Pamiętam, jak w Łodzi, tak? Jak w Łodzi był wzorcowy proces konsultacji do budżetu obywatelskiego przekazania. Borys Martela, którego niedawno gościliśmy, opowiadał osobiście, jak najpierw do drugiej nocy nawet siedzieli w urzędzie. Organizacje pozarządowe zostały za może nieduże, ale jednak pieniądze za wynagrodzenie, ponieważ miasto wtedy stwierdziło, że to jest super istotny proces. Nie polegający na tym, że dotujemy, tylko że to jest proces edukacyjny, włączania obywateli do procesu decydowania o tym, na co idą środki, czyli w ogóle inne myślenie. Że nie było ważne to, że mamy tyle i tyle, jest jakąś stawkę, zrobimy ławkę, tylko to, że się uczymy razem decydować o budżecie. To było istotne i to nadal jest istotne w budżecie obywatelskim. I jeszcze chcę odnieść się właśnie do tego, do tej perły, którą przyszlifować, którą całkiem żeby rzucić nową jakoś. W moim odczuciu, że rzeczywiście mamy to coś, to znaczy zabytki i ten bagaż historyczny jest naszym takim dobrem, którego się nie da kwestionować, który jest absolutnie wprost na tacy podany. Ale to, co musimy dodać do tego, żeby miasto znalazło ten pomysł, to warunki, w jakich przyszło nam żyć. Czyli zmiany klimatyczne, czyli demografia, czyli to, co wczoraj Edwin też mówił na sesji, technologia, która jest kompletnie odklejeniem przestrzeni, że czasoprzestrzeń nam się zmienia, że przestrzeń już nie jest terytorialna, tylko to są nowe wyzwania. I nałożyć na te zabytki, jakby ten filtr wyzwań współczesności, wydaje mi się, że nic nie trzeba przemontowywać, wydać, tylko na przykład pomyśleć, no to dobrze, to jeżeli wiemy, że się będziemy dusić, to gdzie te drzewa trzeba nasadzić. Co jeszcze? Jeżeli wiemy, że słońce będzie nas palić, ludzie umierają od słońca, no to trzeba cień stworzyć. To jest to nowe, co stworzy nam komfort życia taki, że być może uda nam się zatrzymać mieszkańców i przyciągnąć. I to wydaje mi się, że nic nie trzeba rzeczywiście przemontować. To tak chyba tyle co. A jeszcze jedna rzecz, a bardzo mi się takie dwa przykłady, gdzie pokazujące, że wyjście poza standard czasami jest najlepszym ratunkiem. Jak Bogota, gdzie była super przestępczość i słynny burmistrz Mokus, który nie wiedział, jak sobie poradzić, wynajął jakąś mimów, którzy na przejściu dla pieszych ośmieszali każdego, kto niezgodnie z przepisami przechodził przez ulicę. I okazało się, że w ciągu roku najpierw chyba 40 było, nie pamiętam dokładnie. Nie właśnie. Okazało się, że strategia ośmieszania była najskuteczniejszą w mieście, w którym był największy problem z przestępczością i właśnie złamaniem przepisów innymi ludzie. A drugi przykład z Gdańska, który mnie absolutnie urzekł wtedy. Byliśmy na wizycie studyjnej w 2012 roku, poznaliśmy wprowadzony na stan, gdzie bursztyn był budowany, gdzie to stadion nieszczęsny powstawał z okazji Euro 2012. No i wprowadzono nas w to osiedle, które było wtedy całkowicie w rozsypce, przełożenie ludzi i poznaliśmy głównego mafioza, przestępcę, pani urzędniczka. Wprowadzała nas na to osiedle, powiedziała, proszę się trzymać w grupie, nie oddalać się, nie patrzeć na to, trzymać się w ogóle grupą tam 15 osób przed urzędem, patrzyli na prawo. Urzędniczka nas wprowadza. Co by myślił urząd pracy, żeby poradzić sobie z przestępczością tego, co nam dzieci do szkoły nie chciały chodzić? Jednego z największych takich, ale z trudnymi dowodami, to czyli poprosili go, żeby zamienił się w edukatora, żeby spróbował wymyślić coś, dzięki czemu nie pójdzie od razu do więzienia, tylko że się wydłuży albo tę karę jakoś mu tam zmienią. Nie wiem, być może trochę ubawiam, ale chcę do
dojść do tego, co zrobił. On się jednak tak przejął, bo już go złapali, już wiedział, że ma guza do przewóz. Zrobił siłkę w szkole, w piwnicy, do której zabierał tych wszystkich ludzi. Smut tam pamiętam, nie było tam ciało różnych męskich i tak dalej. W każdym razie to zadziałało. Ci ludzie zaczęli chodzić najpierw do tej szkoły, a potem te dzieci wrócimy do szkoły. I ta urzędniczka nam o tym, taka normalnie kobieta, której och, oby taki w ogóle więcej, cudowna kobieta. I ona jakby zaczęła tymi procesami jakby, nie wiem, no kompletnie sięgali po inne narzędzia, spoza standardu. Zrobiła coś, czego nigdzie się nie udawało. Więc jakby znowu sięgali po, znowu z obszaru kultury, no i takich performance'owych nowych działań, czasami nie wiem. To wszystko dziękuję. Ja już króciutko, bo mi skończyłeś nadchodzić tutaj na tą kwestię, czy to kryteria i o co chodzi z tym kryterium. Ja powiem przez analogię, dlatego że tutaj, znaczy bardzo Cieszyna, bo to jest moja hipoteza. Znaczy, nie znam tak głęboko Cieszyna, znam oczywiście tyle, ile można znać historię, jako ktoś, kto przyjeżdża za jakiś czas i głównie tutaj jest motywowany przez socjalny, ale nie rozpoznałem miasta tak jak inne miasta, które od kilkunastu lat obserwuję, ale też uczestniczyłem w pewnych procesach. Ja się przez tą analogię chciałem powiedzieć, jak sobie wyobrażam, jak tutaj można by właśnie nasze poszlifowanie miało wyglądać. Oczywiście analogia na tyle jest nie dobra, że to miasto, które jest powiedzmy z Lublin, jest inna skala, to jest poziom metropolitalny, ale strukturalnie to jest sytuacja bardzo moim zdaniem podobna. Jeżeli ktokolwiek z Państwa zna Lublin i pamięta, jak on wyglądał 15 lat temu, no to było miasto o właśnie znowu identycznych zasadach kulturowych, historii, wszystko można powiedzieć, też z traumą postindustrialną. 15 lat temu typowe miasto Polski B, idealnie wpisujące się w taki stereotyp i wszystko robiące, żeby do tego stereotypu pasujące, ówczesne władze miasta, taką lansową, jakby szczyt aspiracji, to znaczy nawet tak chodziło pojęcie, że Lublin to miasto w sam rasie. No, jest takie w sam raz dla mieszkańców. To był horyzont aspiracji. Potem coś się wydarzyło. Związane z tym, że po prostu przyszła nasza kolej Polski na start w Europejskiej Stolicy Kultury. Po prostu polskie duże miasta wystartowały w tym wysiłku i to był moment, w którym mieszkańcy też doszło do zmiany politycznej, zmiany władzy, to znaczy obecny prezydent tam wtedy wszedł do ratusza. I to był taki moment właśnie jednego przełomu politycznego, na który nałożyło się wyzwanie związane z przygotowaniem aplikacji do Europejskiej Stolicy Kultury. I to sama aplikacja, to jest ujęła, zresztą była doskonała w przypadku Lublina, ale bardziej chodziło o to, że nagle ci mieszkańcy, znaczy ratusz postanowił zrobić to w ten sposób, że nie zatrudnił firmy eksperckiej, tak jak na przykład Łódź zatrudniła firmę konsultingową, która przygotowała ten projekt, tylko postanowił razem właśnie z mieszkańcami wsiąść i powiedział, okej, no to nagle Europejska Stolica, co to znaczy w przypadku takiego miasta jak Lublin? Znaczy opowiedzmy sobie w ogóle, czym jest Lublin, tak? Bo dotychczas ścigaliśmy się na to, żeby być, upodobnić się do innych miast. Budowaliśmy właśnie infrastrukturę, no żeby mieć takawy podobne jak nie, w miastach niemieckich. Budowaliśmy instytucje kultury, żeby były podobne jak na Zachodzie. No, robiliśmy to wszystko. Efekt był taki, że po wszystkich inwestycjach miasto to było właśnie co najwyżej samraśne i podobne do innych miast, a nie potrafiło samo siebie zdefiniować w takim pytaniu, a co jest wyjątkowego w Lublinie, co by spowodowało, że warto tam przyjechać. Prawda? No i ta opowieść to spowodowało, że dzisiaj, jeżeli Państwo, to polecam w każdym razie wyprawę do Lublina na którymkolwiek w tym festiwalu, który robią, czy bez takiego powodu, no jest to rzeczywiście miasto dynamicznie się rozwijające, którego głównym takim motorem do jakby energii mieszkańców jest odkrycie na nowo i taka redefinicja tradycji tego zasobów kulturowych, jakie tam są z historią łącznie. No, obchody 750-lecia miasta w zeszłym roku był na pierwszy raz coś takiego w polskim mieście widziałem, czy kulminacja, kiedy na spektakl o Senomieście lokalnego mieszkającego w Janusza Okryńskiego,
przychodziło na placu zamkowym, znaczy na dziedziniec zamku przez kilka dni po kilka tysięcy ludzi, którzy stali w wielogodzinnej kolejce, żeby się dostać. Prawda? Po prostu nagle ludzie odkryli dumę z tego miasta, znaleźli opowieść o nim, ale nie ograniczyli się, nie poprzestali na tym, bo ludzi po prostu jest, ta energia się przekłada na rozwój też nowych technologii, tak dalej, nowej też całego sektoru gospodarki. To wszystko jakby, kultura stała się takim mechanizmem, który popchnął też po prostu wyobraźnię właśnie, to co Joanna mówiła, otworzył wyobraźnię, która jest, okazała się takim czynnikiem sprawczym również innych i dającym szansę wykorzystania się do zasobu na bazę akademicką, która jest bardzo silna i ona też jest taki i w efekcie, że Lublin się rzeczywiście stał się metropolią, która jednocześnie jest bardzo miastem kultury, ale też można powiedzieć miastem przyszłości właśnie, w sensie takiej zdolności do nowoczesnego opowiadania o sobie. Oczywiście, no przecież nie ma aż takich zasobów jak Lublin, bo nie jest metropolią, ale wyobrażam sobie, że taka właśnie wspólna dyskusja, opowieść do wśród ludzi, którzy macie tutaj mistrzów od opowiadania, tak, do poletów i tak dalej, no to może mało miast tej wielkości ma właśnie tego typu jakby elementy, tak, potrzebne do tego, żeby z tej łamigłówki właśnie zrobić ten proces polerowania, to ja się tak sobie wyobrażam, tak, do odkrywania tego miasta samego dla siebie, przez mieszkańców, bo jest odkrywania dumy, z pewnego, ale właśnie nie po to, żeby to zaraz patyną porosło i było takie niedługie, tylko żeby było żywym źródłem uruchamiającym właśnie chociażby zasoby przedsiębiorczości tutaj lokalnej, prawda? Która żeby ona nie była oderwana od tego idiomu, który tutaj przez setki lat się budował. I jest, znaczy ja mam takie wrażenie w tej chwili, ale mówię, to wrażenie nie potwierdzone w żadnym badaniu, że tu jest znacznie więcej jakby substancji niż ona jest jakby w takim procesie. Właśnie nie daliście jeszcze Państwo takiej formuły, żeby właśnie wciągnąć w żywy obiekt to wszystko, co się na nas tkwiło i jest takie wyobraźnie zewnątrz, jak się przyjedzie, no to właśnie ja mam wrażenie, że to jest miasto 100 tysięcy, jak ja sobie potem patrzę na 35 tysięcy ludzi, no po prostu to mi nie pasuje, że to jest po prostu zupełnie inna skala, jeżeli patrzeć na jakość tego wszystkiego, więc tak bym odpowiedział, na pewno nie kokieteria, ale raczej głębokie przekonanie, że właśnie analizując te wszystkie trudności, jakie czekają i jak muszą przymierzyć miasto średnie, Państwo jednak macie znacznie, znaczy to jest inna sytuacja właśnie niż w Dąbrowie, która rzeczywiście musiała na tym podnikami i cenie wymyślić się na nowo, po prostu na nowo od zera tą opowieść, prawda? Tworzyć i umiejętnie to robić. Tutaj to jest zaleta, ale też może i wada, bo oczywiście ciężar tradycji zasobów historii to też może być kulą. Tak? Jeżeli właśnie się nie otworzy wyobraźni, to może to ciągnąć do konserwatyzmu w złym ma znaczenie, takiego niezdolności do wyrwania się z pewnej powieści. Także może tyle. Bardzo dziękuję naszym gościom, bardzo Państwu dziękuję. To spotkanie, tak jak powiedziałem, jest ostatnim z cyklu, przed nami jeszcze wielkie podsumowanie, którego dokonano pod koniec września w Warszawie, tam także przedstawimy wnioski ze wszystkich tych spotkań. Co jest bardzo ciekawe, każde spotkanie w każdym mieście miało swoją lokalną specyfikę, ale tak naprawdę w większości miało wspólny mianownik. I wydaje mi się, że takim najważniejszym wspólnym mianownikiem to jest taka zmiana paradygmatu myślenia mieszkańców i także części samorządowców. Zmiana paradygmatu myślenia o mieście, że to nie jest myślenie, że trzeba gonić jakiś wzorzec narzucony z góry, znaczy, który może symbolizować na przykład ten wysławiony akwapark, czyli że nie kolejny akwapark, nie kolejna standaryzacja, tylko wymyślenie miasta przez mieszkańców, miasta dla siebie i nie poprzez radykalne rewolucje, tylko poprzez wykorzystanie atutów, które te miasta już mają. I to jest bardzo ciekawe, że to nie tylko dotyczyło miast poprzemysłowych, czy miast, gdzie znikną przemysł, ale na przykład byliśmy ze dwoma miastach właśnie o monokulturze takiej gospodarczej.
gospodarczej w Opatowie czy w Płocku. Tam mieszkańcy także mówili, że mimo, że mają dominujący zakład pracy, to chcieliby jednak, żeby rozwijały się także inne gałęzie, na przykład lokalna przedsiębiorczość, sektor usług, żeby miasto nie było doklejone do dużego zakładu pracy, tylko żeby była, tylko żeby było żywym organizmem. I co jest bardzo ciekawe, pana głos był bardzo znamienny, ponieważ w każdym mieście, gdzie organizowaliśmy spotkanie, bądź to panelista, bądź panelista, bądź głos z sali, zawsze pojawiał się taki głos osoby, która wywodziła się ze średniego bądź małego miasta, wyjechała, potem wróciła do niego pracować, albo w ogóle przyjechała, żeby się osiedlić ze względu na skalę miasta. Znaczy, że skala miasta sprzyja dobrej jakości życia. Więc pana głos jest typowym głosem dla całego cyklu. Pana głos był typowy i on się bardzo, bardzo pokrywał. Także mamy nadzieję, że ta tematyka rozwoju małych i średnich miast, ona zaistnieje, ponieważ aktualny rząd nawet utworzył specjalną komórkę w ramach Rady Ministrów dotyczących rozwoju małych i średnich miast. Po raz pierwszy na forum w Krynicy był specjalny panel poświęcony małym i średnim miastom. I ten temat na pewno będzie wybrzmiewał, ponieważ te wszystkie problemy, także o których tutaj mówiliśmy, one nie tylko są domeną samorządów. Znaczy nie ze wszystkimi problemami samorządy sobie będą w stanie same poradzić. Tutaj będzie potrzebna także przemyślana polityka ogólnopolska, między innymi dotycząca strategii rozwoju gospodarczego, ale także kształtu, być może kształtu ustroju samorządowego. Być może ta zmieniająca się struktura społeczna mniejszych i średnich miast wymusi także na nowo przemyślenie ustroju samorządowego. Ale to wszystko to są kwestie, do których na pewno będziemy chcieli powrócić. Także mam nadzieję, że niedługo w Cieszynie. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Tych z Państwa, którzy nie wpisali się na listę obecności, to bardzo bym prosił, by nam ułatwiło kwestie organizacyjne. Wszystkie publikacje, które są na tym małym stoliku, tam położone na murze, można sobie za darmo zabrać. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.